Polskie Radio Białystok. Bartosz Frankowski z Torunia, sędzia tego spotkania, już podskakuje, już się grzeje, już dogrzewa ostatnie mięśnie nóg, rąk oraz policzki, bo za chwilę będzie gwizdał. I podnosi rękę, i zaczyna, i pokazuje. Zaczynamy. Legia zaczęła, Legia w białych strojach, Jagiellonia w żółto-czerwonych. No i trzeba powiedzieć, że trener Aleksander Wukowicz, może zaczniemy od legionistów, zupełnie odmienił jedenastkę wyjściową w porównaniu do tej przegranej z Omonią Nikozja. Tutaj, jeżeli ktoś liczył na to, że Jagiellonia napotka rywala pobitego i psychicznie, i fizycznie, bo tam 120 minut w środę grali legioniści, no to srogi zawód spotka tych takich optymistów w Jagiellonii, albowiem trener Aleksander Wukowicz wstawił tylko 4 graczy z podstawowego składu w meczu z Omonią Nikozja, ale o tym może za chwilę, bo Legia już atakuje, już Stolarski w pole karne i już jest gol, nie, będzie spalony, Tomasz Pekart na spalonym. Która to była sekunda? 35. Spalony, nie spalony, dobra, to wszystko jasne, ale okej, okay. Spalony jest, gola nie ma, czyli Jagiellonia dobrze zachowała się w defensywie. Powiedzmy sobie szczerze, wrócę do poprzedniej myśli, więc ze składu z Omonią, w składzie drużyny warszawskiej od początku tylko Artur Borut w bramce, w obronie jeden zawodnik, Artur Jędrzejczyk, jeden w pomocy, Bartosz Slisz i jeden napastnik, Tomasz Pekhardt. Na pozostały skład Legii, to może po kolei, rzeczywiście cały skład Legii, tak. W bramce Artur Boruc, z prawej Paweł Stolarski, w obronie, w środku Artur Jędrzejczyk i William Remy, z lewej Portugalczyk Ruiz Rocha, oczywiście William Remy Francuz. W drugiej linii Bartosz Slisz i Portugalczyk André Martins, na skrzydłach Bartosz Kapustka i Mateusz Hołownia, Jose Kantek, Winejczyk w ataku i też w ataku Tomasz Pekhardt, który właśnie zdobył bramkę. Jeszcze się może za chwilę okazać, że ta bramka jednak będzie uznana, bo czekamy. Ze wznowieniem gry Tomasz Frankowski chce się upewnić, ale już się upewnił, jest spalony, gola w pierwszej minucie dla Legii Warszawa nie ma. Dlaczego ja mówiłem, że spalony spalonym, ale możemy tutaj troszkę się, a może i nie troszkę, obawiać o postawę defensywy Jagiellonii Białystok? Otóż trener Bogdan Zając postawił dzisiaj na dwóch bocznych obrońców, dwóch młodzieżowców. Bartłomiej Wdowik, przypomnę, w meczu z Wisłą Kraków słabo grający, zdjęty w drugiej połowie, to jedno. Po drugiej stronie Paweł Olszewski, a więc no nie debiutant oczywiście w Ekstraklasie, bo on tam ma te swoje minuty zaliczone. Natomiast jak przypomnimy sobie, jakie problemy miał w meczu pucharowym z Górnikiem Zabrze, no to odwagą albo jakąś taką wręcz desperacją może tutaj trener Bogdan Zając Jagiellonii się popisał, wystawiając tych dwóch młodych graczy na boki obrony. W środku są oczywiście doświadczeni Iwan Runie i Błażej Augustyn, w bramce trzeba dodać rzecz jasna Pawła Steinborsa. W drugiej linii Jagiellonii Białystok, Martin Pospisil, Taras Romańczuk, Tomasz Przykryl i uwaga, Juan Camara. Najlepszy zawodnik Jagiellonii w meczu z Wisłą Kraków. Już na pewno bohater pierwszej połowy. Maciej Makuszewski nie jest dzisiaj w podstawowym składzie. Siedzi na ławce rezerwowych. Mamy jeszcze więc Jesusa Imaza i Jakowa Pulicza. Tutaj nic się nie zmienia. Jagiellonia piłkę odebrała rywalu na własnej połowie. Próbuje Przykryl, ale ta piłka stracona. Legioniści w środku na naszej połowie kombinują. Jest André Martins, rozciągnie pewnie grę w prawą stronę do Bartosza Slisza. Slisz ma Stolarskiego i widać już w tych pierwszych minutach, że Jagiellonia będzie zamknięta w tej swojej strefie obronnej, przynajmniej na początku. No i dobry odbiór teraz, dobry powrót do obrony Juana Camary, który tutaj musi pomagać na lewej stronie naszej defensywy młodemu Bartkowi Wdowikowi. No zobaczymy, czy ten manewr z tymi dwoma młodzieżowcami na bokach obrony się opłaci. Czy brak Makuszewskiego w składzie to jest, nie wiem, no przemęczenie po pierwszym meczu ligowym? W to nie mogę uwierzyć. Może jakiś drobny uraz, nieważne. Zobaczymy, to się wyjaśni w trakcie gry. Na razie Jagiellonia pod polem karnym Legii. Piłka w prawą stronę Dolszewskiego, ten w pole karne. Jest dośrodkowanie, Pulić głową. Pokazuje, że należny się Jagiellonii rzut rożny, ale tego rzutu rożnego nie ma. Jagiellonia przeprowadziła pierwszą akcję swoją w czwartej minucie gry. No dobre wejście ofensywne młodego Pawła Olszewskiego, prawego obrońcy Jagi. No i mamy pierwszą akcję, pierwszy strzał niecelny wprawdzie Jagiellonii Białystok, ale zawsze strzał pokazuje Jaga po tym, jak szybciutko prawie skarcili nas legioniści w 35 sekundzie, ale gol ze spalonego to jest nasza zasługa dobrej gry w obronie, bo uciekliśmy w odpowiednim czasie, zostawiając na offside Tomasza Pekhardta. Więc tutaj nieszczęście, czy jakiś tam brak szczęścia Legii Warszawa. Nie, to była dobra akcja w obronie Jagiellonii Białystok. I znowu Jaga teraz odzyskuje piłkę na własnej połowie. Bartłomiej Wdowik do Imaza. Temu piłka uciekła. Podanie Wdowika też nie było wzorowe. Trafiła piłka do Remiego. Remi do własnego bramkarza, czyli do Artura Boruca, 40-letni gracz Legii po 15 latach i wielu, wielu wojażach szkocko-angielskich, czyli po prostu brytyjskich, wyspiarskich, wrócił do drużyny z Warszawy. Tak jak zapowiadał, kiedy wyjeżdżał rząd, jeszcze wrócił. No i wrócił w wieku lat 40.
Onwes w stroju fioletowym, a nasz Paweł Steinbors w stroju jasnozielonym. Znowu Jagiellonia na połowie drużyny przeciwnej. Znowu akcja prawą stroną Pawła Olszewskiego. I tym razem rywale tam wycięli naszego zawodnika. Zdaje się, Louis Rocha Pawła Olszewskiego powstrzymał na środku połowy. Jak Państwo słyszą, kibice Legii, ci z żylety, cichutko sobie mecz obserwują. Nikt na razie nie śpiewa, nikt na razie nie krzyczy. Myślę, że ma to związek też z tym banerem, który wywiesili kibice na żylecie. Na białym długim prześcieradle czerwona napis: piłka nożna dla kibiców, gości i wykrzyknik. No, zatęsknili kibice Legii za kibicami przyjezdnymi. Oczywiście, gdyby tutaj byli kibice z Białegostoku, to słyszelibyśmy przez 90 minut plus VAT permanentne Jaga K, Legia K i tak dalej, ale widać, tego brakuje kibicom drużyny z Warszawy. Oni chcieliby kogoś tutaj zbluzgać, zrugać, zmieszać z błotem, od najgorszych tam wyzywać, ale ważne, żeby ten przeciwnik był, bo jak nie ma, to jakoś tak trudno. Dlatego pewnie 15 minut pomilczą, a potem będą już dopingować. Na razie Jagiellonia w polu karnym. Imas szuka miejsca do strzału, podał w bok do Olszewskiego, Olszewski w pole karne, ten znowu dośrodkowuje, ale w ręce Boruca. I to są brawa od kibiców warszawskiej drużyny. To jest ten moment ożywienia. Legia w kontrataku, Kapustka do środka, do Kante. Kante, Gwinejczyk mija Imaza i podaje do Pekharta na linii środkowej. Walka Jagiellonii, doskoczył Runie do Pekharta, sfaulował go na linii środkowej. Sędzia Frankowski z Torunia oczywiście gwiżdża rzut wolny dla drużyny w białych strojach. No i rusza André Martins, Portugalczyk lewą stroną. Obrócił grę znowu do środka, na własną połowę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk ma blisko Remiego, ale zagrał krosowe podanie w prawą stronę do Stolarskiego. Stolarski przyjął ładnie piłkę, minął Kamarę, już jest w polu karnym Stolarski. Dośrodkowanie, strzał odbija przed siebie, tak trochę niepewnie. Steinbors na dobitkę Szlikanta i Kapustka, ale przy piłce najbliżej był jeden z naszych obrońców i jest rzut rożny dla warszawskiej Legii w 7 minucie gry. Jest 0-0, ale ja już tak widzę po tych kilku minutach, po tej akcji, po której Stolarski dośrodkował nogowy Pekharta w 35 sekundzie, gol ze spalonego właśnie Pekharta, więc że tutaj lewa strona nasza defensywy będzie miała być może jakieś problemy, że to trzeba będzie tutaj uważać, bo Stolarski chyba wyczuł, że może tutaj sobie pograć. Dośrodkowanie w pole karne, piłka przechodzi na drugą stronę, jest sytuacja w polu karnym, jest interwencja naszego obrońcy, rywale domagają się rzutu karnego, ale sędzia Bartosz Szankowski pokazuje, że rzutu karnego nie będzie. Bartosz Slisz zamykał akcję na dalszym słupku bramki Jagiellonii Białystok. Tutaj poszło dośrodkowanie od Slisza w kierunku bramki, taka dochodząca piłka, ale okazało się, że nic tam nie było, przewinienia nie było, chyba że sędzia też czeka na konsultację VAR, ale nie. Mateusz Hołownia zmierza do narożnika po prawej ręce Pawła Steinborsa, no i będzie dośrodkowywać lewa noga tego zawodnika, a zatem piłka będzie odchodziła od bramki Steinborsa. Sześciu legionistów w polu karnym Jagi, piłka na nogę Przykryla, no i Przykryl tak spokojnie do boku tę piłkę wystrzelił, żeby ustawić znowu szyki obronne na naszej połowie, w naszym polu karnym. Cała Legia na naszej połowie również, poza Borucem, który spaceruje sobie za polem karnym drużyny z Warszawy i czeka na rozwój wypadków. Legioniści rzucają piłkę zza linii bocznej, Luis Rocha do Kante, Kante przy nim był Pospisil, piłka wybita w aut na wysokości linii pola karnego. Po lewej stronie legionistów znowu Luis Rocha z autu, ale tam piłkarze w białych strojach pilnowani przed naszym polem karnym, więc może nic złego się nie wydarzy. No i wyrzucił pod linię środkową Rocha piłkę do Jędrzejczyka, ten w kierunku Hołowni. Hołownia przepchał Olszewskiego, piłka jest w pole karne i kolejny rzut rożny. No mają ci nasi boczni obrońcy problemy na początku tego meczu, to jest 9 minuta gry i teraz Hołownia w walce o górną piłkę w sposób zgodny z przepisami odepchnął bark w bark Pawła Olszewskiego, doszedł do linii końcowej, próbował dośrodkować na 5 metr, ale Iwan Runie był tam czujny, a więc nie pozwolił rywalowi dobrze dośrodkować. Tym razem w polu, w narożniku boiska, niziutki filigranowy Portugalczyk André Martins. On będzie prawą nogą piłkę dogrywał w kierunku naszej bramki. Jeszcze sędzia Frankowski zatrzymuje grę, bo obrońcy Jagiellonii tak się przepychają z Jędrzejczykiem, że aż go wypchnęli za boisko. Tutaj pokazuje Błażej Augustyn, że nie, że on nic nie winny, że to nic takiego nie ma i w ogóle trzeba go zostawić w spokoju. No to sędzia ich troszeczkę rozstawił po kątach i Martins piłkę dokręca z narożnika.
na 11 metr. Tutaj przewraca się jeden z naszych piłkarzy. Piłka po głowie Wdowika do linii bocznej, do Pospisila. Pospisil zablokowany przez Kapustkę. Gra do tyłu na linię końcową, do Augustyna. Augustyn w polu karnym. Trochę ta zabawa Jagiellończyków mi się nie podoba. Dobrze, że Pospisil to wystrzelił na środek. Jest Pulicz. Przejmuje piłkę na linii środkowej. Podał do Kamary. Kamara ładnie minął dryblingiem Stolarskiego. Jest z lewej strony pola karnego. Przed szesnastkę do Przykryla. Przykryl. Odbita piłka. Rykoszet. Rzut rożny. Tak, dobra akcja Jagiellonii. Dobrze z kontrą ruszył Juan Kamara. Dribbling lewą stopą, taki prawie niewidoczny dla Stolarskiego. Już minął Pawła Stolarskiego, prawego obrońcę Legii Kamara. I inteligentnie zagrał przed pole karne. Tam w szesnastce był chyba tylko Pulić, ale zobaczył Juan Kamara, że przed polem karnym jest Tomasz Przykryl. Uderzył. No i piłka po rykoszecie wyszła za bramkę drużyny z Warszawy. No i jak mówiłem, kibice obudzili się nie po 15 minutach, a po 10 już dopingują, wstali i na razie gwiżdżą, bo rzut rożny dla Jagiellonii Białystok wykonuje Martin Pospisil. Piłka prawą nogą będzie uderzana, dochodząca do bramki Artura Boruca. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu Jagiellończyków w polu karnym. Jest piłka na wyższy słupek, przelatuje jednak wybijana przez rywali na środek boiska. Tutaj Kamara i goni go Bartosz Kapustka. Kamara musi grać do bramkarza. Tak też zrobił. Paweł Steinborz wyszedł za linię 16 metra. Przyjął na raz. Na dwa posyła miękką piłkę na głowę Tarasa Romańczuka, na połowę rywali. Ale ten przegrywa pojedynek ze Stolarskim. Piłka trafia do Kamary. No i teraz Państwo słyszą. Już ten stadion żyje. Już to wszystko przypomina normalne widowisko piłkarskie, a nie piknik, a nie grill sobotnio-wieczorny u cioci na imieninach przy Łazienkowskiej 3. Kibice z Ultry się ożywili. Rzeczywiście Ultra zapełniona prawie w całości. Tam żadnych odstępów, nikt nie przestrzega. Na pozostałych trybunach wygląda to już bardziej, powiedziałbym, epidemicznie. Bartłomiej Wdowik stracił piłkę na połowie rywali, ale jeszcze powalczył o nią Imas ze Sliszem. Piłka z autu dla Jagiellonii. Do narożnika zepchnięty Imas i inteligentnie zagrał w nogi Bartosza Slisza i wywalczyliśmy kolejny rzut rożny. To wszystko w 12 minucie spotkania. Początek taki bardzo ofensywny dla Legii Warszawa, ale jakoś Jagiellonia tak się nie za bardzo przestraszyła i odgryza się. Przejmuje piłkę na własnym polu karnym, szybko prowadzi tę grę skrzydłami. Raz spróbował Olszewski, dwa razy Olszewski, potem Kamara, no i teraz znowu piłka do narożnika holowana przez Martina Pospisila. Martin tak nie spieszy się, nie za bardzo ma tutaj chęć szybko zaczynać grę. Krótkie rozegranie z Wdowikiem, znowu piłka do Pospisila. No ale teraz zagranie Martina bardzo, bardzo złe. Piłka wylatuje za linię końcową boiska przy linii bocznej pola karnego Legii po lewej ręce Artura Boruca. Artur z taką, powiedziałbym, brytyjską flegmą do tej piłeczki podchodzi, sobie stawia, poprawia. I miękkie zagranie na środek boiska do Pekharta, ale Pekharta uprzedził, zdaje się, Tomasz Przykryl. I mamy... Nie, to był Paweł Olszewski i mamy cofnięcie gry do strefy obronnej Legii Warszawa. Tam z lewej strony będzie Luis Rocha piłkę wyrzucał na wysokości linii pola karnego własnej drużyny, na wysokiego Pekharta. Uprzedzony Pekhart przez naszego Iwana Runię i piłka przed polem karnym rywali. Jesus Simas podał, ale niecelnie do tyłu w kierunku swego rodaka Kamary i musimy teraz wracać. Kamara właśnie musi wracać i goni Pawła Stolarskiego. Już 40 metrów Stolarski przebieg i za nim cały czas Kamara. Już dobiegł Stolarski do pola karnego. Minął Kamarę. Piłka w pole karne. Pekhart uprzedzony przez Iwana Runię. Ależ to była walka w powietrzu. Jak w bitwie o Anglię, można powiedzieć. Polecieli dwaj szybowce, dwaj myśliwce po tę piłkę. Iwan Runię i naciskający go z tyłu Tomasz Pekhart. Ale Iwan wyczuł tutaj tempo, timing i tę piłkę zdobył. Jagiellonia w odpowiedzi rusza z kontrą, ale to już zatrzymane. Musieliśmy cofnąć to na własną połowę. Pospisil, Olszewski do środka, do Błażeja Augustyna. Augustyn w lewo do Wdowika. Wdowik pokazuje, że chce grać do Kamary, ale gra do tyłu, do Augustyna. Augustyn wszerz do Iwana Runię, Iwan do Tarasa Romańczuka, który w kole środkowym. Ładnie wychodzimy, ale czemu Pulisz gra do tyłu znowu na własną połowę? To nie wiem. Augustyn pokazuje, że nie ma komu grać do przodu. Gra do boku, do Wdowika. Legia cofnięta głęboko, Wdowik w rywala, w Pekharta. Jest out dla Jagiellonii. Jakoś nie miała Jagiellonia pomysłu na wyjście z tej sytuacji. A co ciekawe, trener Bogdan Zając, trener Jagiellonii, znowu zmienia stylówę, zmienia image. Przypomnę, w Zabrzu, w koszulce takiej polowej czarnej, w meczu z Wisłą w Białymstoku, z Wisłą Kraków, dżinsy i biała koszula wypuszczona na zewnątrz, a dzisiaj do stolicy pan Bogdan zajechał jak panisko, w garniturze, elegancio, koszulka również tam widoczna spod marynary, więc na Łazienkowską pan Bogdan Zając
nie będzie tutaj przychodził w koszulce polo czy w jakimś tam innym wyświechtanym dresidle, tylko elegancko w garniturze. A Aleksander Wukowicz, jego vis-a-vis, trener Legii Warszawa w czarnym legijnym dresie, wielki napis Legia Warszawa na plecach. I tak Wuko prowadzi drużynę. Jego zespół na własnej połowie. Stolarski do Kapustki. Uciekła piłka Kapustce, można powiedzieć w Kapustkę, czyli do boku, czyli do trenera Aleksandra Wukowicza. Wdowik z autu, krótko do Pospisila. Pospisil przed linię pola karnego Jagiellonii do Augustyna. Augustyn znowu pokazuje lewą ręką, że nie ma komu grać do przodu. No to wszerz do Iwana Runie. To już tak lepiej niż oddać piłkę za darmo. Runie do Olszewskiego. Olszewski krótko do Przykryla. Przykryl do Olszewskiego. Olszewski dziwnie biegnie w kierunku własnego pola karnego, ale wyszedł dobrze z opresji, podał do Augustyna. Augustyn ładnie rozciągnął lewą stronę do Kamary. Już jesteśmy na połowie przeciwnika, ale naciska Kapustka Kamarę i schodzi Juan z piłką przez środek do Tarasa Romańczuka. Ten w prawą stronę do Olszewskiego. Olszewski ma Przykryla, ale gra do tyłu na własną połowę do Runie. I znowu odbudowujemy ten atak powoli od własnych linii defensywnych. Błażej Augustyn do Wdowika. No Wdowik trochę w swoim stylu niecelnie. Do Slisza. Slisz do Remiego. Remi do własnego bramkarza. Boruc od razu atakowany przez Imaza podał piłkę na środek. Tutaj walka o pozycję i o piłkę też. Kamara wygrał z Kapustką i podał znowu do Augustyna. Augustyn strzeż boiska do Iwana Runie. To już jest 16 minuta gry i 0-0 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia remisuje z Jagiellonią Białystok. Kante teraz dobry dribbling na środku boiska. Podał do Pekharta. Pekhart do Hołowni, ten z powrotem, ale już piłka wróciła na połowę drużyny z Warszawy. Martinsz do Jędrzejczyka, ten do Remiego, Remi do Stolarskiego, Stolarski do Francuza na własną połowę, ten do kapitana drużyny Artura Jędrzejczyka. Jędrzejczyk rozgląda się i gra dalekie podanie do Luisa Roszy. Rosza tę piłkę przyjmie przy narożniku po lewej ręce Steinborsa. Zablokował go Paweł Olszewski, sygnalizuje Paweł Olszewski, że jeszcze ostatnie piłki dotykał Portugalczyk z Legii Warszawa, ale sędzia Bartosz Frankowski pokazuje rzut rożny dla gospodarzy. 17 minuta gry. Legia 0, Jagiellonia 0. No i całkiem obiecująca gra Jagiellonii z taką trochę, no może przesadzam, może obrażę piłkarzy z Warszawy kadrą B Legii. No nie jest to kadra B. Wszyscy są w pierwszym zespole. 4 ludzi wyszło w podstawowym składzie na Omonię. 7 jest na razie poza grą. Rzut rożny dla Jagi i dla Legii. Piłka przerzucona przez Hołownię na drugą stronę pola karnego. Dobre tutaj zagranie Slisza piętką do Kapustki. Kapustka w pole karne, zablokowany przez Pospisila. Piłka na nodze do Olszewskiego. Olszewski raptem z prawej strony obrony trafił na lewą. Jak to się stało? No tak się stało, jak się stało. I teraz nasi rozgrywają tę piłkę. Dobrze, żeby strzelił to daleko od własnego pola karnego przy Pospisil. Walka na środku boiska Pulicza z rywalami. Jakoś nie ma komu tej piłki zgarnąć przed naszego pola karnego. Zrobił to Augustyn, ale podał niecelnie. Przejął Kantę. Kantę silny, ciężko mu piłkę zabrać. Do Roszy. Rosza z lewej strony pola karnego ma Hołownię. Hołownia do Kantego. Kante obrócił się, sam się zakiwał, wygonił się za pole karne. Strzelił, piłkę odbita do Pekharta. Nie sygnalizują nas spalonego, ale Pekhart nawet piłki nie dostał na strzał. A teraz bardzo brzydkie wejście, takie powiedziałbym brutalne wręcz. Andre Martinsza w nogi Martina Pospisila, chociaż może więcej tam było trochę i udawania Martina, no bo rzeczywiście wyszedł brzydko od tyłu Andre Martinsz, ale nie zrobił tam wielkiej krzywdy. On po prostu padł na murawę jak ścięty piorunem. Podobno burze są zapowiadane dzisiaj w Polsce. To tak jakby już taka burza nadeszła nad Łazienkowską i jeden piorun raził Pospisila, ale już wszystko w porządku, już gramy dalej. Augustyn, dalekie podanie do Przykryla, ten w polu karnym powalczył z rywalem, dobrze się uwolnił z podbieki. A Imaz! Gol czy pójść? Gol! Jagiellonia prowadzi w 19 minucie 1-0. Dalekie podanie kapitalne Augustyna do Tomasza Przykryla. Przykryl przepchał troszeczkę tam jednego z graczy Legii. Ci chodzą, zwłaszcza zaś Artur Boruc ma pretensje teraz do sędziego, że był faul na Roszy Przykryla. Ale sędzia to puścił. Rosza, przepraszam, Przykryl zagrał do Pulicza na 5 metr i Pulicz tego nie zmarnował. 1-0 prowadzi Jagiellonia. Nie prowadzi Jagiellonia 1-0. Dlatego, że jest spalony. O, nie ma gola, ciekawa sprawa. A jednak. Nie, no jednak 1-0. Jako w Pulicz, to tak wyglądało jakby... Legioniści nie chcieli się pogodzić z decyzją sędziego o golu. Boruc trzyma piłkę przed polem karnym, pokazuje, że nie będzie jej grać ze środka. Sędzia chyba pokazuje
Sędzia wyraźnie pokazuje Arturowi Borucowi: oddaj piłkę, gramy ze środka. A Boruc nie chce piłki oddać. No to chyba trzy razy prosił go Bartosz Frankowski. Golu znana, zatem od 19 minuty Jagiellonia prowadzi w Warszawie z Legią 1-0 po golu Jakowa Pulicza. Prosta sytuacja. Augustyn, przykryl, Jakow Pulicz zdobywa bramkę dla Jagi i Jaga prowadzi spodziewanie, niespodziewanie, no nieważne, prowadzi i tyle w Warszawie z Legią. Naprawdę piłka to prosty sport. Miał pomysł na rozpoczęcie tej akcji Błażej Augustyn, a potem to dobrą robotę wykonał w polu karnym rywali Tomasz Przykryl. No, mieli pretensje do sędziego, że on tam faulował rywala, że go tam zrobił taki bodyczek hokejowy, ale to wszystko nie ma znaczenia. Gol uznany, gra rozpoczęta, już nie będziemy do tego wracać. Pulicz nie zmarnował sytuacji sam na sam z Borucem, bo też nie mógł tego zmarnować. Idealna sytuacja z 5 metra, więc Jaga prowadzi od 19 minuty z Legią w Warszawie przy Łazienkowskiej 1-0. No i Legia będzie pewnie podrażniona. Jagiellończykom teraz powinno grać się jeszcze łatwiej, bo mają ten korzystny dla siebie wynik, choć do końca meczu jeszcze ojojoj, jak daleko. No i teraz Jaga znowu piłkę odzyskuje na własnej połowie. Kamara w lewą stronę do Wdowika. Ten przekroczył linię środkową boiska. Wdowik dribbling do środka, ale tu nie zyskuje terenu, tylko wraca z tą grą na własną połowę. Jej blisko straty. Musi ratować pospiszył piłkę wślizgiem do Augustyna. Augustyn do własnego bramkarza. Steinbors z prawą stronę do Runie. Runie z powrotem do Steinborsa. Trochę zagrali w dziadka z Tomaszem Pekhartem, a kibice Legii z żylety coraz żwawsi, coraz głośniejsi. Im Jaga lepiej gra, prowadzi, tym oni bardziej pomagają swojej drużynie. I walka na naszej połowie o piłkę. Trochę chaosu teraz. Iwan Runie, piłka w aut. Luis Rocha będzie wyrzucać piłkę zza linii bocznej do Hołowni. Hołownia na środku naszej połowy. Ale kapitalne wejście Romańczuka. Zabrał mu piłkę do Kamary na środek. Kamara przepuścił sobie między nogami. Kółko w lewo, kółko w prawo. Nie ma komu grać do przodu, więc gra do boku do Wdowika. Wdowik na połowie przeciwnika. Jagiellonia w ataku pozycyjnym na połowie Legii. Legia dziwnie ospała w tym momencie. Jakby jeszcze ten gol nie wyszedł im z głów. A Jaga znowu próbuje. I znowu prawą stroną. I znowu przykryl. Pole karne, piłka nie dochodzi do Imaza, będzie rzut rożny, czy będzie aut bramkowy. Imaz głową był przy piłce, a zatem Artur Boruc z 5 metra do Slisza. Przed pole karne, Slisz w prawą stronę do Stolarskiego, Stolarski na środku własnej połowy. Do przodu do Kapustki, Kapustka atakowany przez Dowika, znowu do Stolarskiego. Dobrze przycisnęła Jagiellonia, rywali na ich połowie i odzyskaliśmy piłkę, ale też szybko straciliśmy. I oni nam znowu oddają, kto to przejmie na dłuższy moment? Legia, Martins, Slisz. Martins, Kapustka naciskany przez Wdowika, gra do tyłu, do Remiego. Remi wszerz boiska do Jędrzejczyka, to już jest 23. minuta gry właśnie się rozpoczęła i Jaga prowadzi od 4 powiedzmy minut w Warszawie z Legią 1-0. Gol Jakowa Pulicza, asysta Tomasza Przykryla, a asysta drugiego stopnia od własnego pola karnego Błażej Augustyn. Legia z prawej strony boiska, z prawej strony pola karnego Bartosz Kapustka, przed 16 do Slisza. Slisz próbuje uderzać, blokowany przez Romańczuka, gra w prawą stronę do Stolarskiego. Ten w pole karne, Iwan Runie wygrywa pojedynek z Kante. Jeszcze trzeba to przejąć, dobrze, czysto. Któż tam tę piłkę przejmie? No niestety Wdowik Pulicz niedokładnie do Przykryla. Znowu Legia pod naszym polem karnym. Teraz głęboko wciśnięta Jaga we własną połowę. Pod szesnastkę właściwie całą drużyną. Teraz tam bronimy poza Imazem. A Legia gra: ty do mnie, ja do ciebie, od prawej do lewej. Piłka w lewą stronę do Hołowni. Ten do Jędrzejczyka, ten do Roszy, ten do Hołowni. Ale Hołownia na linię środkową do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk w pole karne w kierunku Pekharta, ale tam Iwan Runies przeczytał tę sytuację, przypilnował Czecha, pozwolił piłce skozłować raz, drugi, trzeci, bęc za linię, a aut bramkowy dla Jagiellonii Białystok. 24. minuta gry rozpoczęta i sędzia Tomasz, nie Tomasz i nie Przemysław, a Bartosz Frankowski pokazuje Steinborsowi, bramkarzowi Jagi, żeby nie przedłużał, żeby szybko rozpoczynał grę. No to wybijamy na połowę przeciwnika. Tu Remi, ale piłkę przejmie. A myślałem, że Przykryl i tam też będzie Imaz. Niestety nie. Ale oni tę piłkę też grają chaotycznie na naszą połowę. My tracimy, oni czasu. Tym razem Kante w roli prawoskrzydłowego. Rozgrywa piłkę ze Sliszem. Slisz naciskany przez Romańczuka biegnie w kierunku własnego pola karnego. Do Remiego. Remi przed własne pole karne do Boruca. Boruc przyjął na raz. Na dwa rozciągnął znowu miękkim podaniem dokładnym do Roszy, ale Rosza podaje niedokładnie, albo dokładnie, tylko że do naszego zawodnika, do Pawła Olszewskiego, ten do Runie, Runie do Steinborsa, Steinbors atakowany przez Kante, wybija piłkę na środek, tam Olszewski przegrał pojedynek z Hołownią, piłka znowu pod nogami rywali, wymiana dużej liczby podań przez
przeciwnika. I znowu Stolarski z prawej strony pola karnego. Kante uprzedzony przez Błażeja Augustyna. Zbierają legioniści, przyciskają coraz mocniej. Slisz w lewą stronę do Roszy. Rosza schodzi na prawą nogę, prawą nie uderzy. Szuka lewej, podaje do Slisza. Slisz rozciągnie grę w prawą, nie. Obrócił znowu w lewą i do tyłu, i do Jędrzejczyka. Ale coraz ciaśniej w polu karnym i przed polem karnym Jagielloni. Hołownia w pole karne chciałby, ale zablokowany przez Tomasza Przykryla. No i Jagiellonia w coraz większych opałach, tarapatach, ale jeszcze to, że Legia wymienia te podania przed dalszym polem karnym z lewej, z prawej, na środku, to jeszcze niewiele znaczy, bo nie oddają strzałów legioniści i niech tak zostanie. Tym razem Andre Martins wycofał przed pole karne. Slisz uderzy z dystansu. No tak to może uderzać. Ojej, piłka przeleciała dwa razy tak wysoko, jak wynosi tutaj wysokość piłkochwytu. A ten, no to tak myślę, z 10 metrów to musi mieć. Tak więc uderzenie Bartosza Slisza bardzo, bardzo niecelne. Paweł Steinbors, bramkarz Jagi, spokojnie. Bartosz Frankowski jeszcze na razie nie domaga się wznowienia szybkiego gry przez Steinborsa. No to Paweł zrobił kilka kroków za linię końcową. Piłka na 5 metrze. Nasi piłkarze i legioniści skupili się na linii środkowej, właściwie tak po lewej patrząc od Steinborsa. Pulisz zdobywa piłkę głową, podaje w kierunku Przykryla. Tym razem Przykryl nie przepchał Roszy, piłka od Roszy do Hołowni. Hołownia do tyłu na linię środkową do Martinsza. Martinsz do przodu kilkadziesiąt metrów wsunie. Już jest z lewej strony pola karnego piłka do Hołowni. Ten w pole karne, Iwan runie czyściutko głową w prawą stronę do Pospisila. Ten chciał znaleźć Imaza, ale znowu legioniści mocno nas naciskają. Kante, niedokładne podanie na własną połowę do Williama Remiego, a Francuz musi gnać ze 30 metrów w kierunku własnej bramki, żeby tę piłkę dogonić. Nikt go z Jagiellonii nie ścigał, więc spokojnie Francuz to zatrzymał i podaje do Kapustki na naszą połowę, ale Kapustka wypchnięty przez Romańczuka. Są rywale, dobrze walczył teraz Wdowik, ale Kante się przebił i biegnie szybciutko z piłką, no ale nie za szybciutko, wrócił zanim Wdowik piłkę zabrał. Jagiellonia w odpowiedzi do przodu. To Martin Pospisil, ciekawy wariant, wybrał, kopnął piłkę zupełnie tam, gdzie nikogo nie było. Ani nikogo z Legii, ani nikogo z Jagiellonii. Aut dla legionistów na połowie ich połowy po prawej stronie boiska. No, ale przynajmniej jesteśmy na ich połowie właśnie, więc Stolarski po własne pole karne do Remiego, Remi do Slisza. I znowu Jagiellończycy wyszli dalej od własnej bramki. Nie dali się, próbują nie dać się wepchnąć z powrotem tak głęboko we własne pole karne i na własną połowę. Ale Legia spokojnie próbuje budować atak podaniami znowu od prawej do lewej. Do środka tutaj Martinsz, znowu do tyłu do Slisza, Slisz do Jędrzejczyka w lewą stronę. Jędrzejczyk już na linii środkowej, już tę linię przekroczył. Rozpędza się z piłką w kierunku pola karnego do Hołowni. Nie, to jest Rosza, pod linią końcową Rosza. Znowu Iwan Runie doskonale ustawiony, tym razem nogą. I wyjdziemy z opresji. No niestety Bolszewski podaje do Jędrzejczyka przed polem karnym. Ten do Kante. Kante lewą nogą uderzy, markuje strzał, ale sam drybluje. No, siła złego na jednego, zabraliśmy mu piłkę. Może inaczej, siła dobrego na jednego. No i teraz Pospisil. Dobre podanie w kierunku Imaza. Imaz będzie w sytuacji sam na sam, czy dogoni go Remi. Imaz, Imaz, Imaz! Imaz! Podcinka! Imaz się przełamał! Pierwszy gol Imaza w tym roku. O matko bosko, ile to trwało! Który to dzisiaj jest? 29 sierpnia. Zapisujcie to złotymi zgłoskami w swoich dzienniczkach kibica Jagiellonii Białystok. Imaz wreszcie wrócił. Imaz is back, można powiedzieć. Ale podanie Martina Pospisila. Coż to było za ciasteczko z własnej połowy. 2-0 Jagiellonia Białystok prowadzi w 28 minucie spotkania. Odbiór na naszym polu karnym. Pospisil zagrał, no coś rewelacyjnego, a Imaz wyprzedził Williama Remiego przed polem karnym. Wbiegł w pole karne, skrócił mu kąt Boruc, ale podciął piłkę Imaz nad Borucem. To było kapitalne zagranie, to była wspaniała kontra Jagi. Brawo Jagiellonia Białystok, brawo żółto-czerwoni, brawo trener Bogdan Zając. No, 28 minuta gry, Jagiellonia zdobyła drugą bramkę, 2-0 prowadzimy nasi obaj ofensywni zawodnicy, a więc Jakub Pulić w 19 minucie i Jesus Imaz dają nam prowadzenie dwubramkowe. Czy to jest rozstrzygnięcie tego meczu? Nie powiedziałbym tego daleko do końca spotkania, ale legioniści po każdym takim ciosie będą coraz bardziej, mówiąc terminologią bokserską, słaniać się na nogach, będzie ciemno w oczach, będzie myślenie o tym, a co tu robić, czy ruszyć do frontalnego ataku, czy może zasłaniać się przed ciosem, bo jak będzie kolejny na knockdown, to możemy paść i już nie powstać.
Jagiellonia znowu piłkę odbiera przed własnym polem karnym. Faulowany na środku boiska w walce o górną piłkę Jakow Pulić. I są nerwy, w szeregach Legii Warszawa, bo Jędrzejczyk, który przed chwilą strącił jak tego myśliwca w bitwie o Anglię, jak tego niemieckiego bombowca, jak myśliwiec postąpił tutaj, zciął Pulicia w walce o górną piłkę. Potem miał pretensje do Imaza, że Imaz wstawił się za kolegą poturbowanym. Jędrzejczyk nakrzyczał tutaj na Imaza. Teraz sędzia Frankowski wzywa do siebie kapitana Legii Warszawa, a ten składa ręce jak do modlitwy i pokazuje coś i tłumaczy coś. To widzisz teraz na obu telebimach na stadionie warszawskiej Legii. Ale nic to nie pomoże. Sędzia zagwizdał rzut wolny dla Jagiellonii. Białystok, trochę nerwów. Może to i dobrze, niech się jeszcze podenerwują piłkarze z Warszawy. A teraz jeszcze Imaz tłumaczy coś Jędrzejczykowi. Imaz odpycha trochę brzydko Imaza. Chciał załagodzić to, ale widać, że w Jędrzejczyku gotuje się, a niech tam się gotuje, jak powiedzmy ta smoła w piekielnych kotłach, bo też piekielnie źle muszą czuć się teraz piłkarze z Warszawy. A Jagiellonia czuje się dobrze. Jagiellonia prowadzi 2-0 i prowadzi kolejną akcję. Od środka Romańczuk do przykryla. Przykrycz pole karne, tym razem Jędrzejczyk, dobra interwencja, ale piłka wybita na środek boiska i w aut wychodzi Tomasz Przykryl, będzie wyrzucać piłkę z autu. Czesi dzisiaj, jak to się tam w ich języku krzyczy, do toho, czyli żeby tę bramkę zdobyć, oni dzisiaj asystują. W 19 minucie Przykryl zaasystował Puliciowi, a w 28, coż to była za asysta Martina Pospisila, ojejejejej. To takie coś, to naprawdę kapitalna rzecz, tym swoim fałszykiem posłał piłkę za plecy obrońców Legii Warszawa, znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu Jesus Simas i na 2-0, też pięknym technicznym strzałem nad Arturem Borucem, tutaj zwany w Warszawie królem Arturem Boruc, no nie miał absolutnie nic do powiedzenia. I Jaga prowadzi 2-0 i gramy dalej i odbieramy piłkę rywalom, a oni trochę chaotycznie biją na środek. Dobrze Olszewski, na połowę rywali do Remiego. Remi we własne pole karne, do Boruca. Boruc atakowany przez Pulicia na środek boiska, dobrze do Kantego. Kante przyjmuje na pierś, gra do tyłu, do Roszy. Rosza minął jednego z naszych zawodników, ale jest Pospisil na pomoc. Pospisil na pomoc, tyle że faulował zdaniem sędziego. No jeszcze ma pretensję Rosza do... czy Pospisila, czy do sędziego, że nie daje żółtej kartki za kopnięcie tej piłki. No faktycznie mógł Martin sobie już darować odkopywanie, wrócić na swoją pozycję i czekać na legionistów. Aż czterech piłkarzy rozgrzewa się za boiskiem z Legii Warszawa. Trener Aleksander Wuchowicz pewnie zmieni tam od razu wszystkich. Teraz będzie karny dla Legii Warszawa. Sędzia pokazuje, że nie będzie karnego. Sędzia pokazuje, że jest rzut wolny dla Legii Warszawa i żółtą kartkę dla Juana Kamary. No legioniści domagają się karnego. Ja byłbym w stanie... widząc to, jak to się toczyło, to tutaj pod moim nosem, bo ja tak siedzę na przedłużeniu linii 16 metra na przypolu karnym drużyny z Warszawy, z Białegostoku, oczywiście na czwartym piętrze. No to, że Kamara tutaj nie sprokurował karnego, to niech dziękuję właściwie chyba sobie, bo faulował w sumie Stolarskiego przed polem karnym z prawej strony pola karnego. Żółta kartka dla Kamary w międzyczasie za ten faul. Czy tam jeszcze VAR nie będzie potrzebny do sprawdzenia tego, czy rzeczywiście to nie było w szesnastce, bo legioniści mieli być może uzasadnione uwagi do sędziego, że to jednak było w polu karnym. Tam Kante wręcz pokazywał w polu karnym, wbiegał, stanął w tym miejscu, gdzie to było. No oczywiście upadł w tej szesnastce Stolarski, ale może było to tak, że zaczął faulować Kamara jeszcze przed szesnastką, a potem siłą rozpędu Stolarski chciał też tutaj wymusić tę jedenastkę, ale karnego nie ma, bo sędzia Frankowski odlicza teraz te przepisowe 9 metrów od piłki, ale to i tak groźna sytuacja. Na środku linii bocznej pola karnego po lewej ręce Pawła Steinborsa, Mateusz Wieteska dosłownie na linii bocznej, na środku tejże linii bocznej, tej krótszej linii pola karnego, ustawił sobie piłkę. No i to jest lewonożny zawodnik, który kto wie, czy nie spróbuje zaskoczyć tutaj Steinborsa strzałem bezpośrednim. 34. minuta gry, za chwilę się rozpocznie, już się rozpoczęła. Wszyscy piłkarze obu drużyn Jagiellonii w polu karnym własnym, Legii też bardzo wielu tam jest. Na 5. metrze walczą o pozycję. Nasi próbują zrobić tak, żeby może ich łapać na spalone, ale tutaj o żadnym spalonu nie będzie mowy, bo tutaj będzie po prostu pewnie strzał bezpośredni z ostrego kąta. Ruszył Hołownia, piłka uderzona, aj poprzeczka ratuje Jagiellonię Białystok. Może gdyby była niżej piłka, to Steinborz by to wyjął, takie miałem wrażenie, bo on tam był z rękoma, więc gdyby było niżej, prawdopodobnie by to wyjął, ale to nie musimy tego sprawdzać, po prostu piłka po poprzeczce wyszła na drugą stronę pola karnego. Jest kolejny faul Jagiellończyków, tym razem
Paweł Olszewski sfaulował jednego z graczy warszawskiej Legii i teraz już na przedłużeniu linii 16 metra, ale po prawej ręce Pawła Steinborsa. Andre Martins będzie piłkę dokręcać do pola karnego. No przetrzymać ten chwilowy napór legionistów. Piłka dochodząca w pole karne, wychodzi Steinbors, musi to złapać, łapie spokojnie. I co? I może daleki wyrzut, bo ruszyli nasi do kontry, ale zatrzymał się Paweł Steinbors. Jak zareaguje na to Bogdan Zając? Nawet nie krzyczy, nawet się nie złości. Chyba tak miało być. Może niepotrzebne byłoby to szybkie wznowienie, mogę, że byłaby strata. A tak Pospisil goni do linii środkowej. Kanta atakuje, Błażej Augustyn. Zagrali Pospisil i Augustyn w dziadka z Kantę. Piłka do Iwana Runie. Ten do Olszewskiego. Olszewski do Przykryla. Przykryl naciskany do środka do Pospisila. Pospisil chciałby, żeby tam w tym miejscu, gdzie on piłkę zagrał, był właśnie Tomasz Przykryl. Ale Przykryl był na linii środkowej, a piłka zagrana na 16 metr, więc Jagiellonia piłkę straciła. Ale najważniejsze, że Jagiellonia goli nie traci, a dwa już wbiła legionistom w 19 minucie po asyście Tomasza Przykryla. Jakow Pulić, a w 28 po ciasteczku asyście z własnej połowy Martina Pospisila na 2-0 podwyższył Jesus Simas. Jesus Simas przełamał się po ponad 8 miesiącach niemocy strzeleckiej, ale wierzył w niego i poprzedni trener Jagiellonii Iwaj Łopetew. I też kiedy przyszedł do Białegostoku Bogdan Zając, też konsekwentnie stawiał na Imaza. A kibice swoje, Imaz na ławkę, Imaz to, Imaz Simo, Imaz Sro. A Imaz po prostu w piłkę potrafi grać i on pokazał dzisiaj tym strzałem, podcineczką, sam na sam z Borucem, że to jest gość jak na nasze ligowe warunki, który robi różnicę. I to, że się czasami zatnie jak pijany przy goleniu, to może to się zdarzyć. Ale rzeczywiście dzisiaj w pięknym stylu wrócił nasz Jezusek. Jagiellonia pod polem karnym rywali. Troszkę teraz przepychanki, trochę teraz walki o pozycję. Pulić przepchał tam Jędrzejczyka. Jędrzejczyk jeszcze zdążył piłkę wybić na aut. 40 minuta gry. Przepraszam, 36 minuta gry i Jagiellonia prowadzi 2-0 na stadionie w Warszawie przy Łazienkowskiej. I spokojnie buduje atak od tyłu Błażej Augustyn. W lewą stronę do Bartosza Bartłomieja Wdowika. Wdowik do Imaza. Wdowik jak nie zagra jednego, drugiego, trzeciego podania w aut. Bez krycia, bez nacisku, bez presji, to jest chyba nie swój. On musi zagrać jedno, drugie podanie w aut, wtedy czuje się lepiej. No Imaz tak podszedł do niego, klepnął go, żeby się nie przejmował, żeby dalej robił swoje, bo na razie te boki obrony tutaj po prawej stronie, gdzie Stolarski atakuje nas, dla nas to lewa strona obrony, to są pewne problemy, no ale ostatecznie jeszcze nic wielkiego, strasznego się nie stało. A teraz Rosza, lewy obrońca Legii, ruszył przez środek, podał do Stolarskiego. Ten właśnie w pole karne zagrywa, piłka na głowę Augustyna. Znowu wpycha Legia praktycznie całą Jagiellonię w naszą szesnastkę. Teraz wyszliśmy, ale stoimy na 16 i na 25 metrze. Legia z lewej strony, Hołownia, lewonożny do Martinsza przed pole karne. Nie faulować, wrócił Pulić, dobrze, czysto. Wypchamy Legię sprzed naszego pola karnego, tak jest. Na środek boiska Jędrzejczyk, ale rozciągnął znowu grę w prawą stronę do Stolarskiego. Najgroźniejszy tutaj z tych wszystkich skrzydłowych Legii, Paweł Stolarski. Na klepę ze Sliszem, Stolarski w pole karne, na głowę do Romańczuka. Będzie out dla Legii, a może i nie będzie, bo piłkę uratuje William Remy. Przyjął i teraz on w pole karne, no ale tutaj Steinbors łapie to, nawet nie za bardzo atakowany przez Tomasza Pekharta, napastnika drużyny ze stolicy. 38 minuta meczu, Legia 0, Jagiellonia 2. Piękny wynik, choć jak zobaczyłem na początku te boki obrony młodzieżowe, Paweł Olszewski, Bartłomiej Wdowik, troszkę się przestraszyłem, ale trzeba powiedzieć, jak mówię, że trener Legii Warszawa, to oczywiście jego problem, to nas nie dotyczy, to nie umniejsza nam w tym, że prowadzimy, bo Jagiellonia gra dobrze. No, nie ma tych 7 ludzi z podstawowego składu z Omonii, ale to już niech się oni martwią. Jagiellonia znowu teraz odzyskała piłkę, ruszył bardzo dobrze do przodu Paweł Olszewski, błąd popełnił Rosza i powinien dostać żółtą kartkę, bo to było naprawdę takie zagranie w stylu hamulca tego awaryjnego. Dlaczego Rosza nie dostaje żółtej kartki, nie wiem. Rosza się jeszcze na sędziego obraża. Uciekał mu Olszewski po odzyskaniu piłki prawym skrzydłem. Tam było dużo miejsca, można było coś z tego zrobić. No, to tutaj sędzia był pobłażliwy dla Portugalczyka z lewej strony obrony drużyny z Warszawy, ale dobra, to nie jest najważniejsze. Żółta kartka gola by nam kolejnego nie zapewniła. Jagiellonia po raz kolejny w polu karnym rywali. Miękkie zagranie Wdowika, tam jest Remy. Piłka do Kapustki przed szesnastkę. Walczy Wdowik, odzyskał piłkę. Kamara niestety ją stracił. No i ruszają legioniści. Siatkę założył Tarasowi Romańczykowi Jose Kanta, ale teraz nie odpuścił. Raz, drugi, trzeci przyczepił się do Gwinejczyka z hiszpańskim paszportem, do Jose Kanta.
Kante. I ta piłka wreszcie zatrzymana. Aut dla Legii na ich połowie. Blisko miejsca zajmowanego przez trenera Bogdana Zająca. Stolarski przed własne pole karne do Artura Jędrzejczyka. Jędrzejczyk w lewą stronę z pominięciem kolegi ze środka do Roszy. Rosza do Andre Martinsza. Martins szerszy do Francuza Williama Remy. Remy w prawą stronę do Stolarskiego, ale wysoko znowu podchodzimy. Oni z pierwszej, ale my tutaj też doskakujemy. Kante wycofuje piłkę na środek i musi grać na własną połowę do Roszy. Rosza pewnie do Hołowni, nie? Do Kante z powrotem piłka przed pole karne. Teraz piłka pójdzie do Hołowni, tak jest, do lewej strony. Hołownia dribbling raz, dribbling dwa, ale już nasi doskoczyli i już odebraliśmy piłkę przeciwnikom. Jest Paweł Olszewski, nie bawić się dobrze do Przykryla. Przykryl pięknie minął na własnej połowie Rosze, ale zatrzymana akcja Jagiellonii. Przez środek dobrze przykrył do Romańczuka. Romańczuk naciskany przez Martinsza musiał zagrać do tyłu i wszerz do Wdowika. Wdowik przy nim Slisz. Miękko, no niestety niedokładnie znowu w kierunku Kamary, ale też Bartosz Slisz jakby w odpowiedzi, jak wy do nas, to my do was. Proszę bardzo, piłka do naszego bramkarza, do Pawła Steinborsa. I Steinborsa naciskany delikatniutko, tak pieszczotliwie wręcz przez Jose Kante, łapie piłkę spokojnie w ręce i za chwilę wystrzeli ją albo wyrzuci, nie, raczej nogą wybije daleko w boisko. 40 minuta gry, Jagiellonia prowadzi w Warszawie przy Łazienkowskiej z Legią 2-0 po golach Jakowa Pulicza i Jesusa Imaza. I znowu atakujemy wysoko, doskakujemy, zabieramy piłkę i będzie przykryw w polu karnym. Nie, podaje do Kamary, Kamara przed szesnastką, zagubił się. Rywale odebrali nam piłkę, ale też mają problem z wyjściem z szesnastki. Piłka do Boruca, Boruc na uwolnienie na naszą połowę. Tutaj osamotniony Kante przeciwko Runie i komuś tam jeszcze z naszych obrońców. Piłka do Runie, Runie głową do Pospisila. Ten na własną połowę do Augustyna, ten od razu w lewo do Wdowika. Wdowik do Pospisila, ten znowu do Wdowika, ten znowu do Pospisila, ale naciskają nas rywale. Pospa w kierunku własnego pola karnego, ale uwolnił się spod opieki Pekharta, podał dobrze do Augustyna. Augustyn do Romańczuka, pięknie nasi to rozprowadzili. I teraz w prawą stronę Paweł Olszewski, ma dużo miejsca, jest już przy narożniku pola karnego, w pole karne Pulić, aj, zabrakło niewiele, żeby, no nie, po prostu dobra interwencja Williama Remiego. On widział, gdzie leci piłka, wyskoczył głową, wybił na rzut rożny, ale tak jak Jagiellonia wyszła spod pressingu Legii z własnej połowy, jak rozciągnęła grę w prawą stronę, to brawo za to, to musiało się podobać. No i też próbował tutaj dośrodkowania dobrego Paweł Olszewski, ale William Remy uprzedził Jakowa Pulicza. Jest rzut rożny dla Jagiellonii Białystok, kibice Legii gwiżdżą, bo żaden z graczy Jagiellonii nie kwapi się do tego, żeby tę piłkę pobiec do narożnika, wybić. Spaceruje praktycznie przez całą przekątną połowy Legii Martin Pospisil. Teraz dopiero truchta. No i Państwo słyszą coraz głośniejsze gwizdy warszawskiej Żylety, ale co tam oni sobie pogwiżdżą, to pogwiżdżą. Nas to niespecjalnie irytuje. 42 minuta meczu. Jagiellonia ma rzut rożny po lewej ręce Artura Boruca. Pospisil piłkę odchodzącą. Uderza przykryl, ależ to była dobra sytuacja, tylko że Tomasz nie trafił w piłkę. No naprawdę, zagranie czesko-czeskie, Pospisil przykryl, mógł Tomasz przyłożyć się do tej piłki lepiej. Klepnęli sobie teraz piątkę przed polem karnym Legii. Wracający z narożnika boiska Pospisil podbiegł do przykryla. No, podziękowali sobie wzajemnie, ale Tomasz miał naprawdę wymarzoną sytuację, żeby uderzyć w światło bramki, a gdyby tak się stało, to mogła być i trzecia bramka dla Jagiellonii Białystok. Tymczasem Legia na połowie drużyny z Białego Stoku, ale daleko od pola karnego. Luis Rosza czeka, aż piłkę ktoś mu poda, ale nikt nie poda, bo nie ma chłopców do podawania piłek. Tutaj bukmacher oficjalny przed pierwszym gwizdkiem dawał za zwycięstwo Legii za złotówkę złoty 30, za remis chyba 5 złotych, a za zwycięstwo Jagiellonii 6,60, a teraz przed chwilą widziałem, za zwycięstwo Jagiellonii było złoty 30, za remis chyba 5, czy za zwycięstwo Legii było tym razem 5, za chwilę to Państwu jeszcze raz opowiem, tak, to bukmacherzy. Legia 8-1, czyli jeżeli by Legia wygrała w tym momencie, odrobiła straty, to za każdą złotówkę można byłoby zarobić 8 zeta, za remis 5 zeta, a za zwycięstwo Jagiellonii, kto by teraz postawił na zwycięstwo Jagi, złotówkę dostałby zwrotu złoty 36. Tak to się wszystko zmienia. Tak to bukmacherzy grają, ludzie obstawiają, a na końcu i tak bukmacher zgarnia najwięcej kasy. Inaczej bukmacherów by w ogóle nie było. Ale warto pomarzyć o wygranych, warto, nie, czy warto, no ktoś lubi hazard, to stawia, ktoś nie lubi, to nie stawia. Ktoś zamiast złotówki, powiedzmy, postawiony u buka może tam, bo tam nikt zeta nie stawia, pewnie z 10 najmniej albo 20, to sobie może kupić inne produkty ciekawsze.
Jagiellonia znowu w defensywie, rywale, konkretnie Jędrzejczyk, próbowali nas zaskoczyć, piłka odbita przed pole karne do Pekharta, a ten jeszcze pobił rekord Slisza sprzed kilkunastu minut, kiedy to Slisz posłał piłkę 20 metrów nad bramką Jagiellonii, no to teraz Pekhart posłał może 30. Ta piłka omal nie wylądowała na drugim piętrze trybun warszawskiej, stadionu warszawskiej Legii, a to już naprawdę duży wyczyn, żeby tam piłkę tę wykopać. No ale tak się nie stało. Jeszcze minuta i 10 sekund do końca podstawowego czasu gry. Oczywiście będzie dłużej trwała ta połowa, bo już w pierwszej minucie sprawdzali sędziowie długo, czy Pekhart w 35 sekundzie gry nie zdobył prawidłowo gola, czy był tam spalony. Spalony był, ale to troszkę trwało, zanim to VAR ustalił. Jagiellonia prowadzi 2-0 i pewnie pierwsza połowa potrwa dłużej, minutkę, a może nawet i dwie. Za chwilę się o tym przekonamy, dokładnie za 50 sekund. Legia jeszcze próbuje w tej połowie odrobić chociaż jedną bramkę z tej dwubramkowej straty. Są rywale przed naszym polem karnym. Slisz próbuje Kapustka, próbuje Luis Rocha z lewej strony dośrodkować pole karne, na głowę do Iwana Runie. Czyściutko Runie, nie atakowany nawet za bardzo przez Jose Kante. Bardzo dobra postawa naszego Iwana w tym meczu. No i za chwilę sędzia techniczny wyjdzie do środka. Nie, to kierownicy teraz pokazują, ile czasu doliczonego. Jagiellonia głęboko cofnięta, a nawet środkowi obrońcy Legii ruszają do ataku. Remi do Stolarskiego, Stolarski do Hołowni, ale tutaj przy nim Bartłomiej Wdowik, dobrze. I do przodu zagrał i nawet utrzymał piłkę w boisku. I Jagiellonia ma aut, bardzo dobrze. I zobaczymy, jak ten czas doliczony będzie tu wyglądał. 10 sekund zostało, kierownik Legii wyszedł. 2 minuty do 45 pierwszej połowy zostały doliczone, więc Jagiellonia prowadzi 2-0 i ma 120 sekund na to, żeby dotrzymać ten wynik. A kto wie, może jeszcze jakiegoś jeszcze większego psikusa tutaj legionistom zrobić i jeszcze tak puknąć na zejście do szatni na 3-0, żeby mieli tam gracze Aleksandra Wukowicza o czym myśleć. Piłka na środku boiska, dużo teraz takiego chaosu, walki o pozycję, walki o zdobycie metra kwadratowego terenu. Legia na własnej połowie, Remi do Jędrzejczyka, Jędrzejczyk biegnie przez linię środkową i zagra za chwilę pewnie w lewo do Martinsza, do Kapustki, przepraszam, Kapustka naciskany, znowu piłkę wycofuje na środek boiska, tutaj sprytnie zagrał do Hołowni, Hołownia lewonożny będzie przekładał piłkę, nie, do Stolarskiego, Stolarski w polu karnym, Stolarski, siatkę założył i Mazowi, ale piłka pod nogami Romańczuka. Romańczuk podał do trenera Legii Wukowicza. Aut dla Legii. No i czas doliczony upływa powoli. Już minuta z tego doliczonego czasu uciekła. Slisz czeka na wrzucenie piłki z autu. Jakby się nie spieszyła. Przecież oni się spieszą, bo przegrywają 0-2. Na własną połowę Slisz do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk wszedł do Luisa Roszy. Rosza ma tam Kapustkę. Kapustka, a przy nim Paweł Olszewski. Dobrze, Paweł dostawił nogę, wybił piłkę. Jeszcze poprawił Iwan Runie i aut dla Legii na połowie naszej połowy po lewej stronie ich ataku. Rosza do tyłu na własną połowę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk pewnie do Stolarskiego, nie, przez Remiego, przez środek Remi do Stolarskiego. Tak, piłka do prawej strony, naciskany Stolarski przez Imaza i wypychamy legionistów znowu na ich połowę. Dobre te ostatnie sekundy pierwszej połowy w defensywie Jagi. Jeszcze Pulic zablokował podanie Remiego do Slisza. Sędzia jeszcze tej połowy nie kończy, a już niewiele tam czasu zabrakło. Mam wrażenie, że legioniści już nam wielkiej krzywdy w tym fragmencie meczu, w tej połowie nie zrobią. Cały czas wybijamy piłkę na ich połowę. Oni odwracają to do środka. Remi do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk rozgląda się i wszedł do Roszy. Jest przy Roszy nasz Przykryl. Przykryl pilnuje Rosza, ale Rosza jeszcze do linii końcowej pędzi. Pomógł Roszy Olszewski. I chyba jeszcze Legia wykona rzut rożny na zakończenie pierwszej połowy. No więc jeszcze tli się nadzieja w sercach warszawskich piłkarzy i kibiców, że w tej połowie można poprawić wynik, że można skorygować to, co się dzieje na tablicy wyników. 0 Legia, 2 Jagiellonia. I gramy jeszcze jedną akcję. Mateusz Hołownia, piłka odchodząca od bramki Pawła Steinborsa. Tylko Kante w naszym polu karnym, reszta legionistów na 16 metrze. Wbiegają w pole karne, ale przerzucone chyba to podanie. Jest piłka na głowie Remiego, wybijamy i kończy sędzia pierwszą połowę meczu. Jagiellonia prowadzi do przerwy w Warszawie z Legią 2-0 i proszę posłuchać, jak kibice Legii żegnają swoją drużynę. To są gwizdy niezadowolenia. Jagiellonia prowadzi 2-0. Przypomnę najważniejsze fragmenty tego meczu. 19 minuta gry. Akcja prosta. Augustyn w prawą stronę pod pole karne Legii do Przykryla. Przykryl wygrał pojedynek siłowy z obrońcą drużyny gospodarzy. Zagrał na 5 metr do Kowa Pulicza. Pulicz na 1-0 za Legii. A w drugiej części tej pierwszej połowy w 28 minucie odebranie piłki przez Jagiellonię przed własnym polem karnym na środek naszej połowy do Martina Pospisila. Martin kapitalnym technicznym zagraniem uruchomił w sytuacji sam na sam Jesusa Imaza. Imaz wpadł pole karne pod cinką.
piłkę posłał nad Borucem, nad bramkarzem Legii do sieci i w ten sposób Jaga schodzi na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem. Legia Jaga 0-2, usłyszymy się za 15 minut. No i można powiedzieć, że skończyły się tutaj żarciki w drużynie Aleksandra Wukowicza, trenera warszawskiej Legii. Od razu na początek dwie zmiany w składzie na drugą połowę. Nie będzie już na boisku Andre Martinsza i nie będzie też Mateusza Hołowni, a w ich miejsce wchodzą absolutnie podstawowi gracze Legii Warszawa, więc Domagoj Antolić do środka i na skrzydło Lukinias. Ale też reaguje od razu na te zmiany, na Lukiniasa zwłaszcza, chociaż ten na razie patrzę po lewej stronie, czyli na Pawła Olszewskiego naszego, ale reaguje trener Bogdan Zając, trener Jagiellonii, bo zdjął z boiska Juana Camarę, a wprowadził w jego miejsce, jakby można powiedzieć, drugiego obrońcę lewego, czyli Bodwara Bodwarsona. Bodwar teraz na lewej obronie, a Bartłomiej Wdowik przesunięty jak gdyby do pomocy właśnie Bodwarsonowi do roli lewoskrzydłowego. Więc szybko składy po przerwie. Jagiellonia w bramce Steinbors, dalej Olszewski, Runie, Augustyn, Wdowik, Przykryl, Pospisil, Romańczuk, Imas, Pulicz i Bodwarson. Legia w drugiej połowie, Boruc, Stolarski, Jędrzejczyk, Remi, Rosza, Kapustka, Slisz, Kante, Pekhardt, Antolicz i Lukinias. Jagiellonia rozpoczęła tę drugą połowę, ale piłka już jest pod nogami bramkarza Legii Artura Boruca. Boruc w lewą stronę do Jędrzejczyka. Przypomnę, Jagiellonia po pierwszej połowie prowadzi 2-0 po golach w 19 minucie Jakowa Pulicia po asyście Tomasza Przykryla i 28 minucie golu Jesusa Imaza, pierwszym od grudnia zeszłego roku, po przepięknym podaniu asyście Martina Pospisila. Legia pod naszym polem karnym. Rozbujał nam się tutaj Rosza, podał do Antolicza. Antolicz dobrze pozbawiony piłki przez Pospisila. Ruszamy z kontrą, ale nie ma komu zagrać do przodu. Imas. Oj, teraz niepotrzebnie wdał się w dribbling, stracił piłkę przed polem karnym. Jest Lukinias. Lukinias uderzy z przed pola karnego. Prawa strona boiska. Zagrał do Kapustki. Kapustka w pole karne. Przerzucona piłka na drugą stronę szesnastki, ale tutaj naładowany pozytywnie emocjami i chęcią w gry Domagoj Antolicz wyprzedził Pawła Olszewskiego. Dwa spięcia, Antolicz przegrał piłkę z Pospisilem, potem Imas z Kante. Legia pod naszym polem karnym. Jędrzejczyk przekłada piłkę na prawą nogę do Lukiniasa. Ten był z prawej, już jest z lewej. Do Roszy. Rosza w pole karne. Piłka po nodze Pawła Olszewskiego i jest róg dla Legii Warszawa. Rzut rożny dla Legii Warszawa w 47 minucie meczu. Obawiałem się przed tym meczem o nasze boki obrony. Paweł Olszewski z dobrej strony pokazał się naprawdę w pierwszej połowie na prawej stronie obrony. Bartłomiej Wdowik też bez błędów. Tam z jego strony więcej się działo. Stolarski, ale to już zapominamy. Druga połowa, skacze Steinbors, piąstkuje, wybija to, ale nie za daleko. Jest Kapustka przed polem karnym. Wpychają nas legioniści teraz w szesnastkę. Stolarski z prawej strony pola karnego. Kick z Pospisila. Kante sam na sam. Kante broni Steinbors. Dobitka Jędrzejczyka niecelna. Po kiksie Pospisila w sytuacji sam na sam z Pawłem Steinborsem, Jose Kante. Znakomita obrona Łotysza. O tego nam brakowało w wielu poprzednich tygodniach, miesiącach, bez pastwienia się nad Damianem Węglarzem, ale no takich właśnie sytuacji, kiedy wydaje się, że rywal musi zdobyć gola, a tutaj takiego pajacyka na murawie zrobił przed Kante Paweł Steinborz. Piłkę odbił do Jędrzejczyka, ale Jędrzejczyk zaskoczony wyraźnie, choć to dziwnie brzmi, piłkarz ekstraklasy w polu karnym jak jest, no to chyba po to, żeby atakować bramkę, ale to niech się martwi Jędrzejczyk i trener Wukowicz przeniósł piłkę nad poprzeczką, dobijając niecelnie strzał Jose Kante i obronę kapitalną Pawła Steinborsa, więc w tej 48 minucie Steinbors ratuje nas w tym meczu tak naprawdę po raz pierwszy. Najlepsza sytuacja Legii oprócz tej poprzeczki po strzale Hołowni w pierwszej połowie. Faulujemy Lukiniasa. No wnieśli dużo ożywienia ci dwaj wprowadzeni świeżo przez Wukowicza w drugiej połowie. Antolicz i Lukinias. Lukinias, Brazylijczyk, właśnie wszędobylski. Brazylijczyk jest też z portugalskim paszportem. Slisz w prawą stronę do Stolarskiego. Stolarski popełnia błąd. Piłka do Imaza na środek. Imaz dobrze, niestety niedobrze do Przykryla. Piłka wybita przez Jędrzejczyka do Lukiniasa. Lukinias zatrzymany przez Imaza. Imaz znowu piłkę podał do Antolicza. Ten do Lukiniasa. Lukinias niecelnie. Olszewski do Imaza. No i odebraliśmy piłkę przed naszym polem karnym. I spokojnie. Romańczuk, Runi, Augustyn. Bardzo dobra gra w defensywie Błażeja Augustyna. I teraz Bodwarson posłał piłkę do przodu w kierunku Wdowika. Wdowik z prawej strony, z lewej strony pola karnego, ale nie zdążył. Szybciej, lepiej ustawiony był też William Remy do Slisza. Szybciutko gra wraca na połowę Jagiellonii. Na prawą stronę. Tam jest Kapustka do Kante. Kante wycofał się daleko za pole karne, żeby rozgrywać z kolegami, ale przy nim Taras Romańczuk. Piłka z autu dla Jagiellonii, choć Taras zaklina tam sędziego, asystenta, żeby pokazał aut dla Jagiellonii. No ale ten aut jest daleko od bramki, od pola karnego nawet Pawła Steinborsa. Legioniści wręcz piłkę zza linii bocznej wrzucają na własną połowę.
do Remiego. Remi wszerz boiska do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Antolicza. Wszystko przechodzi przez tego chorwackiego pomocnika Legii. I znowu on. I drybluje na środku przed polem karnym. Rozciągnął w prawą stronę do Stolarskiego. Stolarski, przy nim Bodvarsson. Stolarski do linii końcowej. Stolarski do linii końcowej. Zdążył zagrać tę piłkę, ale chyba już jednak wyszła za linię końcową. Tak jest sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. On po przerwie się nie zmienił. Pokazuje aut bramkowy dla Jagiellonii, ale też maszeruje bardzo szybko teraz do Pawła Steinborsa, żeby mu coś tam podpowiedzieć, nie wiem, czy poinstruować, żeby grał szybciej, żeby nie zwlekał ze wznowieniem gry. Chyba nie o to chodziło. Nie wiem, o co chodziło. W każdym razie Steinbors, który ma teraz za plecami żyletę, bardzo tę żyletę irytuje tym, że długo zwleka. Nie on wbija piłkę, tylko Augustyn. Na głowę do Imaza. Imaz głową przed pole karne rywali, ale tam stracimy piłkę. Jest Boruc, jest Remi. Próbujemy wyjść wyżej. Remi znowu do Boruca. Boruc z pierwszej do Jędrzejczyka. Taki nieśmiały pressing wysoki na połowie rywali, ale oni z tego wychodzą. Jednak Kante podaje piłkę niedokładnie do naszego Błażeja Augustyna. Mamy też trochę problem. Jest tutaj Iwan Runie głową do Lukiniasa. Ten przed polem karnym przełoży piłkę na prawą nogę. Podał do Kapustki. Kapustka. Jeszcze grają. Pekhardt silny. Chce dać się sfaulować, ale nie udało się. Gramy dalej. Piłka z lewej strony. Luis Rocha. Dobrze na głowę Romańczuka. Romańczuk w aut. Ależ ta Legia teraz nas tutaj naciska przed naszym polem karnym. I znowu Luis Rocha będzie piłkę wyrzucać z linii, zza linii bocznej. Siedzi na murawie. Teraz Paweł Olszewski. Coś tak wygląda, że albo skurcz go złapał bolesny, albo też naciągnął sobie jakiś mięsień. No to by niedobrze świadczyło o przygotowaniu fizycznym młodego prawego obrońcy Jagiellonii Białystok. Ale miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa niedyspozycja Olszewskiego, chociaż ten trzyma się za twarz, sugerując naszym fizjoterapeutom, którzy już są na murawie, Jarek Ołdakowski i Marcin Piechowski, że tam będzie jakiś problem. Czy wykonają tradycyjny młynek dłońmi, pokazując, że Olszewski nie nadaje się do gry? Do kogo my tam mamy na tej ławce rezerwowych? No mamy jeszcze Andrzeja Kadleca, prawego obrońcę, więc może nie byłoby takiej biedy, ale wygląda na to, że jednak Paweł Olszewski sobie poradzi, że to nie było nic strasznego, chociaż on tak naprawdę chyba trzyma się za brzuch, jak ja widzę. A czy dostał jakieś uderzenie w brzuch, czy może piłką, czy może od kolegi z drużyny przeciwnej, schodzi z boiska, ale chyba na to boisko wróci. Nie, nie, nie wróci. Jest zmiana, natychmiast zmiana. Niegotowy będzie do gry. I tak nic tego nizowego Kadlec pojawia się na boisku zakontuzjowanego Pawła Olszewskiego. Zupełnie nie miał czasu Kadlec na to, żeby się dogrzać, więc tutaj bardzo ważne będzie, jak on na tę akcję Legii od razu zareaguje. Od razu musi wejść na pełnych obrotach, od razu ta koncentracja musi być na wysokim poziomie. No i trzeba tutaj pomagać kolegom z defensywy i pracować wraz z nimi, żeby wybijać Legię z uderzenia, bo ta Legia cały czas nas gnębi, cały czas nas naciska. I znowu Antolicz, i znowu podanie do Lukiniasa. Właśnie Kadlec przy nim. Sfaulował Kadlec tak na zameldowanie się w tym meczu Brazylijczyka i Jagiellonia ma znowu problem, chociaż Legia teraz zagrywa przez środek i przez własną połowę. Jędrzejczyk do Remiego. Remi wszerz boiska do Slisza. Slisz ma tam Stolarskiego, ale gra do Kapustki. Kapustka wypychana przez Bodvarssona dookoła środkowego. Aj, blisko przejęcia Islandczyk, ale piłka została pod nogami Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Lukiniasa. Przed polem karnym Lukinias. Szesnastkę, piłka odbita przez Kadleca. Dobrze, ale zaciskają ten pierścień piłkarze z Warszawy przy naszym polu karnym. Wpychają nas w szesnastkę. Prawa strona teraz Stolarski. Przy nim Wdowik. Wdowik Stolarski. Wdowik zablokował dośrodkowanie. Dobrze Bartek w obronie. Dostawił nogę, ale Legia cały czas w polu karnym Jagiellonii i przed polem karnym Jagiellonii. 54. minuta dopiero. Jagiellonia wciąż prowadzi w Warszawie z Legią. 2-0 po golach Pulicza i Imaza w pierwszej połowie, ale w tej drugiej połowie dwie zmiany, wprowadzenie na boisko Lukiniasa i Domagoja Antolicza sprawiły, że Legia ma ogromną przewagę. Rzut rożny. Strzelają głową, Pekhardt prosto w ręce naszego Pawła Steinborsa. Ja już mówiłem o tym, o tej zmianie bramkarza. Wreszcie mamy w bramce człowieka, który zna się znakomicie na swoim fachu, bez złośliwości w stosunku do poprzednich bramkarzy Jagiellonii Białystok. Czterech aż broniło w tamtym sezonie. Nie można było tego ustabilizować. Wreszcie jest człowiek, który i potrafi obronić sytuacji sam na sam. Tak jak niedawno temu w sytuacji z Kante. Jaki ma takiego też czuja, jak się ustawić, że jak rywal strzela, to ta piłka leci w ręce. Jagiellonia odbiera piłkę na połowę przeciwnika. Dwóch naszych piłkarzy leży, ale gramy cały czas. Jest Pulić. W pole karne. Dobrze do Wdowika. Wdowik, lewa noga i jak on to zmarnował, ale gdyby nawet strzelił, to byłby na spalonym. Był na spalonym. Wdowik dostał
Wydawało się idealne podanie od Pulicia, ale jednak nie. To, że Wdowik znalazł się w polu karnym rywali i to jeszcze na prawej stronie pola karnego. Tak sobie ładnie przełożył piłkę na lewą, strzelił w Boruca. No spalony, niespalony powinien być to lepszy strzał, ale dobra, zostawmy, bo nie ma do czego wracać. Błąd Jagiellonii, czy dobra postawa w defensywie Legii, złapali nas na offside, więc gramy dalej. I znowu Jagiellonia cofnięta, dość głęboko. Za szesnastką bronimy w tej chwili i zmuszamy Jędrzejczyka do podania do Steinborsa. Steinbors przyjął piłkę na pierś, spuścił ją sobie na murawę, podbiega do niego w tej chwili Kante. Też niezbyt dynamicznie, bym powiedział, tak z pewną dozą nieśmiałości. Steinbors łapie piłkę w ręce, pokazuje swoim zawodnikom, żeby wyszli daleko. Kante ma z tym problem, że to tak długo trwa. Steinbors wybija piłkę daleko na połowę rywali. Tutaj przegrywamy jednak główkę, ale piłkę odbieramy znowu rywalom. Chyba na spalonym będzie Imas, ale on w polu karnym. Zobaczymy. Imas, podcinka w ogóle niecelna i na spalonym, tak sędzia pokazuje rzeczywiście chorągiewką. Kibice gwiżdżą, bo to się kibicom nie podoba. Już w tamtym sezonie często mówiłem o tym, jak jest spalony, to gwiźdź pan, panie, tego spalonego, nie tam czekasz, aż zawodnik odda strzał celny, niecelny. Imas chyba doskonale wiedział, że to wszystko nie ma sensu i tę piłkę właściwie oddał rywalom od razu. Jagiellonia w defensywie, piłkę odbija na aut Bodvarsson. Tam jest kapustka, piłka do Kante. Kante znowu wycofany dość głęboko, ten do Stolarskiego. A Stolarski na własną połowę do Remiego. Remi wszerz boiska dookoła środkowego do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Roszy na lewą stronę boiska. Rosza przyjął na raz, na dwa do Slisza. Slisz rozciąga grę w pole karne w kierunku kapustki. Ten przy linii końcowej, kapustka i Bodvarsson. Kapustka na lewą nogę i broni to Paweł Steinbors. Blokowany ten strzał przez Bodvarssona, nie wiem czy był rykoszet czy nie, lewą nogą, wydawało się niezbyt mocno, strzał kapustka w lewy górny róg bramki Pawła Steinborsa. Paweł kapitalnie znowu to wyciągnął na rzut rożny, 57 minuta właśnie się rozpoczęła, Legia 0, Jaga 2. 2-0 prowadzi Jaga w Warszawie. Legioniści, oj groźnie, jest tam zamieszanie. Pekhart po nogach naszych zawodników, róg. Wcześniej był Jędrzejczyk, który w piłkę nie trafił zbyt czysto w naszych obrońców. Nasi obrońcy kompletnie tym zaskoczeni. Piłkę jakby wystawili Pekhartowi, ale padło tam chyba czterech przed Czechem. I jeden z nich zablokował to na rzut rożny, a więc kolejny korner dla Legii. Znowu po lewej ręce Pawła Steinborsa. Jest Domago Jantolić. On te piłki odkręca od bramki. Skaczemy. Dobrze Romańczuk. Wybić to jak najdalej, ale nie wybijamy. Strzał z dystansu. A rykoszet jeszcze był. Ale piłka poszła w bok. Nawet nie na ruka, na aut. Nawet nie ma autu, bo Remi to jeszcze zgarnął po prawej stronie boiska, po lewej stronie boiska. Jest Slisz, dokręca piłkę w pole karne. Na głowę do naszego zawodnika, do Pulicia. Znowu nas wciskają w nasze pole karne legioniści, ale teraz dał odbój jakby Antolić, zagrywając do własnego bramkarza. Gwizdy kibiców momentalnie to wyzwało. Ale też wiedzą piłkarze z Warszawy, że nie można bić non-stop głową w mur, że tam zbyt ciasno w tym polu karnym Jagiellonii, że trzeba trochę wyprowadzić Białostoczan od szesnastki dalej w kierunku linii środkowej. Tak właśnie zrobili teraz legioniści i grają na własnej połowie. Blisko przejęcia Imas, ale Remi na spokoju obrócił się z piłką, podał do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk kółko z Puliciem na plecach i w prawą stronę. Tam było dwóch legionistów, Stolarski i Kapustka. Znowu ten aktywny Stolarski, chyba najlepszy piłkarz Legii przed przerwą. Teraz współpracuje z Kapustką do Antolicia. Antolic przed polem karnym, przekłada piłkę na lewą nogę, miękko w pole karne, Pekhart ruszył w kierunku Steinborsa, mądrze pomyślał Antolić, ale przeprasza Pekharta, że podanie było niedokładne, a na wślizgu też po tę piłkę rzucił się przed nogi Pekharta Paweł Steinbors. Bardzo fair zachował się tutaj czeski napastnik, duży, silny, masywny, długie nogi, ale odpuścił, nie wyprostował tej nogi, nie chciał robić krzywdy naszemu bramkarzowi. Brawa dla Pekharta za postawę fair, wiedział, że nie sięgnie piłki, odpuścił. Jagiellonia znowu na własnej połowie i znowu kapustka, prawe skrzydło uruchamia do Stolarskiego. Stolarski nie, to teraz jest Kante przy linii końcowej. Kante w pole karne, zablokowany przez Bodvarssona. No przewaga w posiadaniu piłki w tej drugiej połowie Legii, to nie wiem, czy tu nie wynosi 80-20, no może przesadziłem w procentach, ale czasami nie tylko tutaj na stadionie zdarza się przesadzić w procentach, w życiu ma to gorsze skutki, tutaj nie ma większego znaczenia. Kolejny rzut rożny dla Legii Warszawa, 59 minuta gry, znowu po lewej stronie, po lewej ręce naszego bramkarza, strzelają, odbijamy, ale nie mamy jak przejąć piłki nawet na 30 metrze, tu nie ma żadnego z białostockich piłkarzy, jest Antolić, jakby pożałował nas, oddaje nam piłkę na chwilę, ale przykryt, znowu do rywali, kapustka, Antolić, lewa noga w pole karne, nie, za szesnastkę do Lukiniasa. Lukinias ma na rozegranie Rosze, ale schodzi z piłką sam do środka, uderza Lukinias, ach, kapitalnie broni do boku Steinbors, ale kapustka zbiera i jeszcze rywale i Pekhart i gol i wreszcie wcisnęli, teraz już nic nie uratował nas Paweł Steinbors.
No za dużo było tego pressingu, za dużo nas wcisnęli w pole karne. Nie może Steinbord wszystkiego wyjąć, teraz już Pekhardt się nie pomylił. I Legia odrabia jedną bramkę i mogę sobie wyobrazić, że będzie tutaj za chwilę jeszcze większy napór. Zmiana w drużynie z Białegostoku. Wchodzi na boisko Ariel Borysiuk, były gracz warszawskiej Legii, za Jesusa i Maza. A więc trener Bogdan Zając ewidentnie tutaj nam pokazuje, co będzie grane. 60. minuta gry i Tomasz Pekhardt zdobywa bramkę kontaktową dla Legii Warszawa, więc Legia przegrywa z Jagiellonią, ale już tylko 1-2 i nie koniec emocji, jestem o tym święcie przekonany. Trzecia zmiana w drużynie z Białegostoku i wchodzi trzeci, kolejny defensywny gracz. Za Kamarę Bodwarsson, za Pawła Olszewskiego kontuzjowanego Andrzej Kadlec i teraz Ariel Borysiuk za Jesusa i Maza. No, więc jawny sygnał daje trener Bogdan Zając Jagiellonii Białystok. Bronimy się. Przewaga Legii w środkowej strefie aż za nadto widoczna. I Jagiellonia prowadzi w Warszawie 2-1. Legia odrobiła jedną bramkę. Ma jeszcze ponad pół godziny z czasem doliczonym na to, żeby tutaj wynik wyrównać. A kto wie, może jeszcze doprowadzić do zwycięstwa. Odpukać w niemalowane drewno. No, zobaczymy. Zapowiadają się coraz większe emocje. Legia tutaj troszeczkę po tym golu jakby odpuściła znowu, jakby pokazała, proszę chłopcy z Białegostoku, pokażcie teraz, co wy macie do zaoferowania z przodu, ale jestem przekonany, że zaraz nas nacisną i zaraz będą chcieli znowu nas wpychać w nasze pole karne. Steinbord robił co mógł w tej drugiej połowie. Wyciągnął sam na sam, wyciągnął strzał kapustki, wyciągnął kolejny strzał któregoś tam z piłkarzy Legii, ale wobec dobitki Pekharta po ponownym dośrodkowaniu. Tam Lukinias chyba uderzał i ten strzał obronił też Steinbors, ale wobec już kolejnej akcji dośrodkowania kapustki głowy Pekharta był bez szans, bezradny. Teraz faul na Jakowie Puliciu, a więc przerwa w grze. Sędzia czeka, aż Pulić stanie, pokaże, że jest gotowy do walki. Jagiellończycy jakby próbują teraz w stylu takiego boksera w ringu, który wchodzi w klincz, który nie chce boksować, ale nie chce dać się trafić. Przykleja się do rywala, żeby ograniczyć jego pole manewru, te jego ciosy. Nie ma w tym finezji, ale jest uporczywa walka o obronę korzystnego wyniku. Borysiuk znowu przerwa w grze, ale tym razem dwóch graczy zderzyło się głowami. Z naszej strony będzie to chyba znowu Jakow Pulić, a w drużynie z Warszawy chyba będzie to Bartosz Slisz. Piłkarze schodzą z murawy jedni, drudzy, żeby napić się wody. Sędzia Bartosz Szankowski pokazuje żółtą kartkę trenerowi Legii Aleksandrowi Wukowiczowi. Wuko tam nie wytrzymuje jakiegoś napięcia, które nie wiem też, co spowodowało w nim teraz to, że tak wybuchł, że sędziego tam doprowadził też do takiej decyzji, że żółtą kartkę trzeba było pokazać. Kolejną zmianę Wuko będzie przeprowadzał. Już wezwał do siebie Michała Karbownika. Jeszcze jeden facet z niesamowitym pokrętłem w drużynie z Warszawy. Karbownik prawdopodobnie zmieni na boisku Luisa Rosze, a w sektorze trenerskim Legii Warszawa będzie wyławiany kolejny jakiś tam złoczyńca. No to nie trener tym razem, a rezerwowy bramkarz Legii Radosław Cieżniak dostał żółtą kartkę za jakieś tam wyrażanie niepochlebnych opinii. W każdym razie Michał Karbownik, obrońca, szybko nogi, błyskotliwy, dobry technicznie, przygotowany już do wejścia na plac gry. Kogo on tam zmieni? Za chwilę zobaczymy. No takie mam wrażenie, że jeżeli wejdzie Karbownik, no to zejdzie Rosza czy nie? Czy kontuzjowany Slisz? Tak, kontuzjowany Slisz zszedł z boiska. On już nie nadaje się do gry po zderzeniu z naszym Jakowym Puliciem. Pulić ciągle siedzi na murawie, opatrywany przez naszych fizjoterapeutów. A więc odnotowujemy kolejną zmianę w drużynie z Warszawy. Już trzecią. Domago Jantolić i Lukinia weszli na plac gry. Teraz wchodzi także Michał Karbownik. Michał Karbownik, gracz numer 14, schodzi z boiska Bartosz Slisz. A więc tak jakby defensywny pomocnik Slisz opuszcza plac gry, oczywiście z powodu sędziego, a zderzenia z Puliciem. No a w jego miejsce wchodzi gracz choć z linii defensywnej, bo jest obrońcą Michał Karbownik. Młodzieżowiec zresztą w barwach Legii. To jednak facet z ogromnym potencjałem do gry do przodu. Wygląda na to, że sam zostanie w środku do rozgrywania tych akcji w Legii Domago Jantolić. A będzie teraz... A może Karbownik będzie grał z nim w środku, czy Kapustka? Kapustka chyba przejdzie do środka, a Karbownik na skrzydło do pomocy Stolarskiemu, żeby tam rozbijać jeszcze te defensywy Jagiellonii Białystok po prawej stronie ich ataku. Zobaczymy. Na chwilę
Za chwilę się wszystko to wyjaśni. Zaklejona głowa Jakuba Pulicia. Sędzia za chwilę wznowi grę. Trener Bogdan Zając nie zdejmuje Chorwata, mimo tego, że ucierpiał dość mocno w zderzeniu ze Sliszem. Slisz plac gry opuścił, a Jakub Pulicz wraca i już gra się toczy dalej. 65. minuta gry na zegarze. Jagiellonia prowadzi w Warszawie z Legią, ale już tylko 2-1. Pulicz i Imas w pierwszej połowie dla Jagi. Tomasz Pekhardt w 60. minucie. Gol kontaktowy dla Legii i Legia dalej atakuje. Gdzie tam zagra, na jakiej pozycji zagra ten karbownik? Zobaczymy. Na razie jednak Kante jak dzik w żołędzie ruszył pod nasze pole karne. Z prawej strony pole karnego wrzuca piłkę, ale przerzucił to chyba na nogę Kadleca. Kadlec dla świętego spokoju piłkę w aut. Niech spojrzy, gdzie tu mamy karbownika. No mamy go jakby w środkowej strefie. Został Rosza na swojej pozycji, został Jędrzejczyk. W roli pomocnika występuje w tej chwili na boisku chyba Michał Karbownik. Rozgrywają z Lukiniasem. Lukinias kółko w lewo, kółko w prawo, do Roszy. Rosza do linii końcowej. Piłka w pole karne. Kante blisko. Będzie dobitka. Leży dwóch, trzech zawodników. Groźnie. Wybijemy to czy nie? Rosza! Wybić, wybijamy, ale jeszcze Legia ciśnie. Leży jeden z naszych obrońców w polu karnym. Sędzia nie przerywa gry. Runie wsadza ofiarnie głowę przed Kante i teraz jest przerwa w grze. Dlatego, że któryś z naszych defensorów zderzył się w walce o górną piłkę. No nie w walce, a sekurował Pawła Steinborsa. Steinbors skasował jednego z naszych graczy. Iwan Runie w porządku. Łukasz Błażej Augustyn w porządku. Zdaje się, że był tam Bodwarsson, który poszedł do walki z Pekhartem Górnej, czy z Kante. Był tam też i nasz Paweł Steinbors, bramkarz, no i skasował tak naprawdę Steinbors własnego zawodnika. A że Bodwarsson do gigantów muskulatury, siły fizycznej nie należy, no to padł jak czyżyk w naszym polu bramkowym, wręcz nawet nie w karnym, a bramkowym. Legioniści ciągle to atakowali, odbijaliśmy te strzały, że to się nie skończyło golem w pewnym momencie i Steinbors leżał, i Bodwarsson leżał. Sędzia to wszystko puszczał, ale skutecznie się wybroniliśmy za sprawą Iwana Runie i ciągle prowadzimy w tym meczu 2-1. Oj, długo będzie trwała ta druga połowa, bo przerw mamy co niemiara. Czas doliczony za zmiany, plus kolejna długa przerwa. Wcześniej zderzenie Pulicza ze Sliszem, teraz zderzenie Bodwarssona z naszym Pawłem Steinborsem, bramkarzem. Musi zejść z boiska oczywiście Islandczyk po tym, jak wbiegli na boisko fizjoterapeuci, żeby pomóc mu tutaj się pozbierać. I zobaczymy. Sędzia oddał piłkę Pawłowi Steinborsowi. Ten rzut sędziowski i piłka do naszego zawodnika. Tutaj patrzę, niektórzy kibice Legii, a nawet nie kibice, a dziennikarze związani z Legią mają stresa takiego, że jeden gościu przed chwilą przyłożył dłonią w krzesełka, a teraz rozciera rękę, która go boli. Szkoda, że dynką nie przyłożył w ten plastik. To byłoby jeszcze zabawniej. Czasami ludzie nie wytrzymują emocji w tak prozaicznych sytuacjach jak mecz piłkarski. Nie wiem, może ten chłopak przede mną, który tam walił ręką w plastik, ma tak na oko z 25 lat. No ja, jak byłem 25-latkiem, też pewnie jakieś durnoty robiłem w swoim życiu, ale żeby ładować boleśnie ręką z powodu tego, że drużyna przegrywa. No cóż, niezbadane są wyroki boskie. Jagiellonia teraz do przodu, w kierunku Pulicza, piłka do Romańczuka, ale Remi to przerwał. Jagiellonia zbiera tę piłkę, jest Pospisil, jest Borysiuk, krótko do Romańczuka. Romańczuk w lewą stronę do Wdowika. Wdowik, komuż on tam zagra? No, rzut rożny wywalczył? Nie, Wdowik jak to Wdowik. Piłka przeleciała od lewej linii bocznej boiska prawie aż na prawą. No tylko, że wcześniej opuściła plac gry za linią końcową. No Bartek Wdowik musi zostawać po godzinach, musi robić nadgodziny, żeby wreszcie tę nogę ustawić. To się kiedyś mówiło żartobliwie, złośliwie trochę też, że do Kowala powinien pójść, żeby mu te podkuł nogę, żeby to wreszcie było dobrze wyważone. No ale dobra, w końcu błąd popełnił na połowie rywali. A rywale w odpowiedzi tak samo, pięknym za nadobne. Tym razem Kapustka kopnął piłkę w aut, no i troszkę gra się uspokoiła. 69. minuta meczu. Legia 1, Jagiellonia 2. Ciekawe, fajne widowisko na stadionie przy Łazienkowskiej. Jak mówiłem, u niektórych widzów tutaj nawet na trybunie prasowej wywołuje nadmierne emocje, niepotrzebne, ale cóż, może lepiej tak się rozładować niż pójść na ulicę i łobuzować później. Lepiej trzasnąć ręką w plastik niż w coś lub w kogoś. I coś uszkodzić. Jagiellonia znowu z autu. Krótko Bodwarsson do Borysiuka. Borysiuk ładnie przerzucił piłkę z lewej strony boiska na prawą. Tutaj Kadlec ma bardzo dużo miejsca. No i rusza z tą piłką do przodu, do pola karnego, ale zagrał do tyłu do Pospisila. Pospisil na własną połowę do Runie.
Runie do Borysiuka. Borysiuk do Runie. Wychodzą teraz wyżej coraz piłkarze z Warszawy, ale my utrzymujemy się na własnej połowie z piłką i spokojne zagranie pospisila do Augustyna. Ten w lewą stronę do Bodwarsona. Bodwarson do Wdowika. Chyba był na spalonym Wdowik, ale był tam też Stolarski. On piłkę przejął. Podał na naszą, do naszego Tarasa Romańczuka. Romańczuk pod narożnik boiska. I teraz podał dobrze do Wdowika. Wdowik znowu źle, znowu na nogę rywala. Oj, Bartek, weź, że się wreszcie ogarni z tymi swoimi podaniami. Rywale na linii środkową. Kante do Pekharta, ale przeczytał tę akcję Runie do własnego bramkarza. Steinbors natychmiast na linię środkową. Tutaj jest Romańczuk. Wygrywa pojedynek główkowy z Remim. Ale piłka spada na murawę. Sędzia pokazuje rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, chociaż tak jakoś z opóźnieniem to robi. Remi w walce o górną piłkę. Nie wiem, czy faulował Romańczuka, czy nie. Sędzia wzywa znowu naszych fizjoterapeutów. W ciągu kilku minut Marcin Piechowski i Jarosław Odołkowski przemierzają kolejne metry. Najpierw blisko ich strefy Pulić. Potem w polu karnym ratowali naszym Bodwarsona. Teraz po drugiej stronie boiska, na linii środkowej leżący Taras Romańczuk. Czas płynie, Jagiellonia wybija z uderzenia drużynę gospodarzy, ale oni też zmieniają po raz kolejny i jeszcze jeden ofensywny grajek. Teraz już schodzi Rosza z boiska. Nie, Kapustka. Kapustka schodzi z boiska po drugiej stronie. Wchodzi w jego miejsce Maciej Rosołek, a więc gracz ofensywny za gracza ofensywnego ze świeżym zapasem sił. O Kapustce cóż można powiedzieć? Zaliczył asystę przy bramce Pekharta. Wcześniej groźnie strzelał, obronił to Paweł Steinbors. No i zobaczymy, co nastąpi dalej. Czwarta zmiana i znowu ofensywny gracz. Maciej Rosołek za Bartosza Kapustka, więc całą drugą linię wymienił w tej chwili już trener Wukowicz. Byli Kapustka, Slisz, Martinsz i Hołownia, a są Lukinias, Antolicz, Karbownik i Rosołek. Z tym, że Rosołek chyba zmieni pozycję, czy też dalej będzie w środku operować piłką. No na razie w środku rzeczywiście pomaga Domagojowi, Antoliczowi w rozegraniu. I rusza Legia prawą stroną. Aktywny w tej drugiej połowie również Paweł Stolarski. Ma Lukiniasa, do niego zagrywa. Przy Lukiniasie Bodwarson. Piłka do tyłu, do Karbownika. Karbownik w pole karne, na nogę do Borysiuka. Borysiuk wystrzelił piłkę za linię boczną, na połowie naszej połowy. Piłka do Lukiniasa. Lukinias obraca się do środka i podaje do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk naciśnięty przez Przykryla. Dobrze poirytował Jędzę tak zwanego. Przykryl, piłka w aut posłana na naszej połowie. Miało być do Roszy, jest piłka w aut. Jagiellonia w posiadaniu tej piłki na własnej połowie. 72. minuta gry. Legia 1, Jagiellonia 2. 19. minuta Pulić dla Jagi. 28. Imas dla Jagi. 60. Pekhart dla Legii Warszawa. I wyrzuca piłkę Kadlec z autu na głowę do Pulicza. Ten do kogo zagrywa? Do Przykryla chciał, ale piłka trafiła do Antolicza. Antolicz przez linię środkową do Karbownika. Karbownik do Roszy. Rosza naciskany, faulowany też przez Pospisila. Żółtej kartki nie będzie, bo zabrał w ostatniej chwili nogę Pospisil, ale jednak faul był. Ale widać było, że nie chciał tego faulu, chciał go uniknąć do końca, Pospisil, nie udało się. Rzut wolny dla Legii na połowie naszej połowy. Po prawej ręce Pawła Steinborsa będzie piłka od Antolicza dochodząca w pole karne do legionistów. Jest ich tam raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, ale krótko zagrał do Roszy Antolicz. Rosza lewą nogą, miękko w pole karne. Piąstkuje kapitalnie Steinbors za szesnastkę. Przejmuje to Lukinias. W pole karne Lukinias. Tutaj Kadlec głową nie za daleko w prawą stronę. Znowu wciska nas Legia w szesnastkę. Przykryl przy Antoliczu. Antolicz do Roszy. Rosza znowu do na szczęście za linię końcową. No, Rosza do rozegrania się nie nadaje. Tak dziwnie zamienił się miejscami Antolicz z Roszą. Jakby pokazywał Portugalczykowi: Chorwat, teraz ty graj. Ja ci te będę piłki grał na lewą nogę, ty wrzucaj w pole karne. A co wymyślił Rosza? Dla nas na szczęście wymyślił podanie za linię końcową. No i Steinbors ustawił sobie piłkę na piątym metrze przed własną bramką. 74. minuta gry w tym momencie się zaczyna. Ale ten czas doliczony będzie co najmniej 5 minut. Co do tego ja żadnych wątpliwości nie mam. I sędzia Frankowski będzie miał rację, że to doliczy, bo tych przerw po urazach, po kontuzjach, po walce takiej heroicznej wręcz Jagiellończyków z legionistami tutaj było co niemiara. Steinbors na głowę rywali, piłka z autu dla Jagiellonii Białystok. No i spaceruje po tę piłkę, zwalniając znowu tempo, już wybijając gości i gospodarzy z uderzenia. Bodwarson. Teraz Bukmacher 1,6 złotego za złotówkę na Jagę. Na remis 3 złote. Na Legię ile tam pokażę zaraz? Czy ten kurs zmniejszył się? No raczej się nie zwiększył po tym, jak Legia odrobiła jedną bramkę.
Legioniści znowu na własnej połowie rozgrywają wszerz boiska na Legię. 9 jednak złotych można w tej chwili wygrać, stawiając na Legię złotówkę, ale zostawmy ten cały hazard. Legia na naszej połowie, cała Jagiellonia broni się na własnej połowie, a Legioniści to na naszą połowę grają, to na własną. I remis z własnej połowy do Antolicza. Antolicz troszkę zwolnił, już nie tak szybki jak zaraz po wyjściu na boisko. Jest Karbownik, on teraz z Antoliczem piłki rozgrywa. Na głowę do Wdowika, Stolarski biegnie za linię boczną, żeby wyrzucić aut. Już teraz Legia nie konstruuje tych ataków aż tak płynnie, ale szuka swoich szans, dogrywając piłkę w pole karne lub za szesnastkę. Wrzutki to z lewej, to z prawej. I znowu Lukinia z prawej strony boiska. Próbuje sam do Kante. Kante obrócił się. Kante. Rykoszet i... na siatce bramki Jagiellonii piłka, ale kontrolował to wszystko Paweł Steinbors. Kolejny rzut rożny dla Legii Warszawa. I Antolicz, który przed chwilą był 80 metrów od narożnika bramki, boiska przy bramce Jagiellonii, już wybija rzut rożny. Prawa noga Chorwata, będzie dochodząca piłka do bramki Pawła Steinborsa. 6 legionistów w polu karnym. Piłka na bliższy słupek. Kante głową nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Jakby troszkę zadyszkę legioniści złapali w tym momencie. Może być też i tak, że ci gracze, którzy weszli w drugiej połowie, Kante, Lukinias, Rosołek i Karbownik, no że oni odczuwają jeszcze w pewien sposób trudy meczu z Omonią Nikoza w środę, ale też na boisku są naprawdę niedawno, no najdłużej ci, którzy weszli na początku, Lukinias i Antolicz. No, dwaj młodzi, Karbownik i Rosołek, dosłownie kilka chwil temu na boisku się pokazali, więc jakieś tam zmęczenie. Ale jakby trochę mniej impetu w poczynaniach legionistów po tych zmianach. Ale znowu atakuje Rosołek prawą stroną. Przed chwilą podana frekwencja, tak jak się spodziewałem. 12 tysięcy ludzi na trybunach stadionu w Warszawie przy Łazienkowskiej. Pulić wrócił pod nasze pole karne, odzyskał piłkę, wybił. Leży, trzymając się za nogę, że niby był faulowany. Sędzia pokazuje, gramy dalej. No i Pulić pokazał, że nic wielkiego się nie stało. On pod własnym polem karnym kusztyka, taki jakby ranny żołnierz, kuśtykający, głowa zaklejona, siateczka na głowie, ale walczy, bo może będzie potrzebował zmiany. Legia znowu w polu karnym Jagiellonii, ale znowu to wybijamy, ale źle wybijamy. Na szczęście myli się też Stolarski. Nie mamy komu zagrać piłki do przodu. Jest Borysiuk. Po coż on tę piłkę gra do własnego pola karnego, ale błąd Borysiuka. I piłka w polu karnym będzie odzyskana przez naszych zawodników. Ale Borysiuk błąd popełnił. Taras Romańczuk to naprawia, ale już nie myślimy o niczym innym, jak tylko o tym, żeby wybijać te piłki z własnego pola karnego. Legia w polu karnym, leży na boisku w środku Pulić, jak mówiłem, on będzie potrzebował zmiany i nasi gracze znowu odpoczywają, a nasi fizjoterapeuci wejdą na boisko, a trener drużyny z Białegostoku dokonuje dwóch ostatnich w tym meczu zmian. No i mamy debiut w Jagiellonii Szymona Sobczaka za Pulicza, ale też wejdzie na boisko Bartosz Bida. Bartosz Bida wejdzie prawdopodobnie za Tomasza Przykryla, takie mam wrażenie. W każdym razie Szymon Sobczak, obznaczony numerem 9, przygotowany do wejścia na plac gry, i Bartosz Bida też. To teraz czekamy tylko na tych schodzących. No oczywiście, o, Wdowik schodzi z boiska. Ciekawa sprawa. Wdowik zszedł, w jego miejsce Bida, no i oczywiście Szymon Sobczak za Jakowa Pulicza, którego teraz nawet już domagają Antolicz po przyjacielsku wyprowadza z boiska. Tak jak mówiłem, nie ma Pulicza, nie ma Imaza, nie ma Olszewskiego, nie ma Wdowika, nie ma Kamary. Są w ich miejsce w drugiej połowie Kadlec, Bodwarsson, Sobczak, Bida i Borysiuk. I w Legii chyba też została jeszcze jedna zmiana, bo czterech piłkarzy wpuścił już do gry trener Aleksander Wukowicz. No ta druga połowa teraz chaotyczna, teraz rwana, szarpana, ale legioniści nie rezygnują. I znowu jest ten niezmordowany Lukinias. Chce wywalczyć rzut wolny, ale Jagiellończycy czysto go pozbawili piłki. I teraz Borysiu w kierunku Sobczaka. Oj, jak tutaj Sobczak z Jędrzejczykiem się starli. Aut dla Jagiellonii Białystok. Nie odpuścił ani Sobczak, ani Jędrzejczyk. Pokazuje Jędrzejczyk, że faulował go Sobczak, ale dostał bardziej, widziałem tutaj cios od Jędrzejczyka, oczywiście niezamierzenie, nasz zawodnik, a Jędrzejczyk chodzi i pomstuje do sędziego asystenta, że ten nie zagwizdał faulu na nim. Teraz faul gwizdze sędzia Frankowski, faul Kante na Andreju Kadlecu. No i patrzymy, co się dzieje dalej w tym meczu, a dzieje się będzie jeszcze naprawdę bardzo dużo. 79 minuta gry, chyba dobrze widziałem.
na stadionowym zegarze. Tak, 79. minuta gry. Jagiellonia ciągle prowadzi w przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa 2-1. Wszystkie gole dla Jagi, no wszystkie dwa przed przerwą, kontaktowy dla Legii w 60. minucie. Myślałem, że będzie dalej trwać ta nawałnica, że będziemy co chwila drżeć o ten wynik, ale Jagiellonia jakoś uspokoiła grę. Też te zmiany w Legii, zamiast spowodować jeszcze przyspieszenie gry, chyba trochę wybiły z rytmu tę drużynę, ale cóż, oni niech się martwią tym, jak oni grają, my tym jak my. Stolarski w pole karne, Błażej Augustyn dobrze głową przed Jose Kante, piłka z autu dla Legii po lewej ręce Pawła Steinborsa. Piłka do Antolicza, rzecz jasna, przed pole karne. Antolicz do Karbownika. Karbownik znowu do Antolicza. Wypychamy legionistów teraz ze środka i dobrze odzyskujemy piłkę od Antolicza. Lusza lewym skrzydłem Romańczuk, ale on przecież nie ma szybkości. On raczej da się sfaulować niż coś innego. Niestety piłkę stracił. Aut dla Legii Warszawa na naszej połowie. Kante pozbawił piłkę Romańczuka. No teraz nie ma szybkości, nie miał tam też za bardzo jak dryblować, więc oddał piłkę. A teraz zabieramy znowu piłkę na połowie własnej od Antolicza. Pospisil wystrzelił piłkę w kierunku Sobczaka, ale przy Sobczaku lepiej ustawiony Remi. Remi do Boruca, Sobczak nie odpuszcza. Piłka od Remiego do Karbownika. Karbownik pokazuje mu z lewej strony boiska Rosza, że piłkę do niego grać. Ale piłka do Lukiniasa. Lukiniasa przy nim dwóch piłkarzy z Białegostoku. Lukinias schodzi do środka, do Kante. Kante przed polem karnym. Czysto zabiera mu piłkę Augustyn, ale cały czas Legia przy naszym polu karnym z lewej strony Rosza. Wybijamy na drugą stronę pola karnego. Tam jest Rosołek do Pawła Stolarskiego. Paweł Stolarski w stylu kolegów Slisza i chyba kogoś tam, i Pekharta za pola karnego w pierwszej połowie. Oni posłali piłkę na wysokość drugiego piętra trybun Legii Warszawa. Teraz to samo zrobił Stolarski. Aż mało nie wyskoczył ze skóry i nie stanął obok siebie. Tak się zezłościł po tym niecelnym strzale Stolarski. 81. minuta gry. Jagiellonia prowadzi z Legią w Warszawie 2-1 i Paweł Steinborst, nasz bramkarz, łotewski bramkarz Jagiellonii Białystok, wybija piłkę na połowę rywali. Skacze Sobczak, ale piłkę przejmują rywale. Jest Runie. Stołeczek założony przez Kantę. Sędzia nie gwiżdże. Piłkę wybijamy na połowę rywali. Zbiera to Remi. Podaje we własne pole karne do Boruca. Boruc w drugiej połowie praktycznie mógłby czytać książkę, gdyby chciał, albo studiować jakieś inne ciekawe rzeczy, w zupełnie niezatrudniany, chyba że po podaniach od własnych zawodników, tak na chwilę do rozegrania. Karbownik ruszył prawą stroną, podał do Stolarskiego. Stolarski już do linii końcowej, dogonił z piłką, jest, ale uciekła mu. Oj, zamroczyło Stolarskiego, on kompletnie nie wiedział, gdzie się znajduje. Przebiegł z piłką ze 30 metrów do linii końcowej i dalej ją sobie puszczał, i dalej ją sobie zagrywał do przodu. I zapomniał biedaczysko, że to boisko też ma w sumie jakieś tam ograniczenia. No nie jest tak, że boisko będzie się poszerzało czy wydłużało z tym, jak piłkarz do tej piłki tam się z nią do tej linii końcowej zbliża. Dla nas to oczywiście dobrze, ale to też świadczy o tym, że Stolarski raz, że traci siłę, a dwa, że chyba być może przeżywa jeszcze ten strzał sprzed kilkudziesięciu sekund na drugie piętro trybun stadionu warszawskiej Legii na EU3. Łazienkowska 3, ale znowu legioniści. I znowu tym razem kto tam? Rosołek czy znowu Stolarski? Nie, Stolarski zostaje z tyłu, bo już nie wyrabia. Piłka w pole karne. Augustyn głową przed szesnastkę. Wręcz na środek naszej połowy. Sobczak próbuje walczyć, ale nie. Rosza tutaj lepiej ustawiono. Oni teraz w ogóle grają na trzech obrońców. Rosza, Jędrzejczyk i Remi. A cała reszta atakuje. Cała reszta próbuje budować akcję. Oczywiście wszystko przez Antolicza dalej. Antolicz w lewą stronę do Lukiniasa. Lukinias pokazuje do Magoja. Pokaż się do gry. Dam ci piłkę, ale gra do Roszy. Rosza lewonożny schodzi do środka boiska z piłką. Gra do Remiego. Remi przed polem karnym szeroko do Stolarskiego. Stolarski znowu będzie musiał kombinować do linii końcowej. Jest przy nim Bida. Oddał piłkę do Karbownika. Karbownik do Stolarskiego. Co zrobi Stolarski? Rzucił piłkę w pole karne. Pekhart zdejmuje mu z głowy piłkę. Nasz Paweł Steinbors i jeszcze Karbownik. A jak to dobrze wyszło, że mu piłka uciekła. Ależ tam znowu groźnie było i znowu Steinbors odpowiednio w dobrym momencie, w dobrym czasie wyskoczył, zdjął piłkę z głowy Tomasza Pekharta, a Pekhart chodzi i rozważa, jak ten tam Steinbors mu tam tę piłkę zdjął, bo już ta głowa była przygotowana, już to czułko było naoliwione, już to czułko było nasmarowane, żeby tylko dziubnąć, a trener Wukowicz jeszcze jedną armatę wprowadza do gry. Schodzi Luis Rosza, lewy obrońca, w jego miejsce inny lewy obrońca, podstawowy lewy obrońca Legii, Filip Mladenowicz, pozyskany z Lechii Gdańsk. No to już teraz wszystkie armaty posłał do boju Wuko, żeby odrobić stratę, a może i wygrać mecz z Jagiellonią. Jagiellończycy odzyskują piłkę na własnej połowie. Dobrze popracował Sobczak. Zabrał piłkę z nóg Karbownika i jeszcze dał się sfaulować.
I 84. minuta spotkania i Jagiellonia ciągle ma tę jednobramkową zaliczkę, to ciągle jednobramkowe prowadzenie. Pekhart próbuje piłkę zabrać Augustynowi, który nosi ją po własnej połowie. Oczywiście to wszystko są takie zagrywki, żeby zaoszczędzić czas, żeby wyprowadzić zawodnika drużyny przeciwnej, czy cały zespół z uderzenia, żeby ich z nerwów wyprowadzić. Teraz Steinbosch czeka bardzo długo. Gdyby wynik był odwrotny, bardzo byśmy się pieklili na taką grę Legii, ale... to Jagiellonia prowadzi i ona może ustawiać to wszystko jak chce, dopóki sędzia na to pozwala. Kolejna strata Jagiellonii na połowie rywali. Romańczuk wraca na własną. No i rozpędza się Mladenowicz do spółki z Lukiniasem. Dobry wślizg, czysty Andrzeja Kadleca. Piłka z autu. Mladenowicz do Antolicza. Antolicz do Mladenowicza, czy nie? Obraca do środka, do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Remiego. Remi z prawej strony boiska. Już będzie szukał dalekiego podania w pole karne. Jest to podanie na Pekharta. Pekhart obrócony na 11 metrze tyłem do bramki Jagiellonii. Nie mógł tego skontrolować tak, jakby chciał. Po prostu głowę dołożył tak, jak mógł. Piłka 5-6 metrów nad poprzeczką bramki Pawła Steinborsa, który teraz wybrał się na spacer od prawej strony pola bramkowego do lewej strony pola bramkowego. Zatrzymał się 2 metry przed linią boczną pola bramkowego. No i ustawił piłkę na 5 metrze i wygania swoich kolegów, piłkarzy w żółto-czerwonych strojach z własnego pola gry, z własnej połowy. Daleki wykop na Sobczaka. Sobczak przegrywa główkę, ale sędzia pokazuje, że było przewinienie i że jest żółta kartka dla Sobczaka za łokieć wstawiony do walki z Jędrzejczykiem. No więc żółta kartka dla naszego zmiennika, dla naszego rezerwowego napastnika Szymona Sobczaka. Legia znowu grę rozpoczyna rzutem wolnym. Na środku boiska piłka od Domagoja Antolicza do Lukiniasa. Lukinias, Antolicz. Antolicz, Lukinias. Kante naciskany przez Pospisila, ale zdążył oddać do Antolicza. 86. minuta meczu. Legia przegrywa z Jagiellonią. Białystok ciągle przy Łazienkowskiej 1-2 i tego czasu legioniści mają coraz mniej, ale nie rezygnują. Znowu Stolarski, Bida go goni. Przewracamy rywali. Tak jest, sędzia pokazuje, że był faul, ale nie Bodwarsona, tylko Bartosza Bidy. Tak więc nie przy narożniku pola karnego dosłownie, a tak z 10 metrów od narożnika pola karnego Jagiellonii po lewej ręce Pawła Steinborsa. Paweł teraz instruuje swoich zawodników, jak mają się ustawić. Skromniuśki, jednoosobowy murek, ścianeczka. A nie, jednak dwa. Dwóch zawodników w tej ściance Jagiellonii. Też o murze trudno mówić. Bida i Sobczak. Piłka u lewonożnego Mladenowicza. Mladenowicz będzie piłkę dogrywał, a może i zdecyduje się na uderzenie bezpośrednie z rzutu wolnego z ostrego kąta. Jednak piłka dochodząca. Skaczą rywale, skaczemy my. Odbita piłka za pole karne i zbiera to Jędrzejczyk chyba. Nie, Rosołek. Rosołek przed pole karne do Lukiniasa. Lukinias pole karne prosto do rąk Pawła Steinborsa. Jakby i Lukiniasowi powoli zaczynało odcinać prąd. No, to nasza nadzieja na to, że nie dadzą rady, że już nam nie zrobią wielkiej krzywdy. Teraz oddajemy piłkę bez sensu. Przeprasza Bodwarson, Bidę i całą resztę kolegów, bo podaje piłkę z własnej połowy do bramkarza Legii Artura Boruca. I to była pierwsza interwencja bodaj Boruca po zagraniu jakimkolwiek piłkarza z Białegostoku. Oczywiście strzałem tego nie nazwiemy. 87. minuta gry. Powoli dobiega końca na Łazienkowskiej w Warszawie. Legia przegrywa ciągle z Jagiellonią. Białystok 1-2, przepraszam. Na gole Pulicza i Maza dla Jagi odpowiedział Pekhart. O 30. minuty Legia jednak nie stworzyła już aż tak groźnej sytuacji do wyrównania. Teraz Mladenowicz tradycyjnie w swoim stylu. Od razu jak tylko piłkę ma na lewej nodze, zamyka oczy albo otwiera, wręcz przeciwnie, i ładuje w kierunku pola karnego. Zablokowany przez Kadleca, rzut rożny dla Legii Warszawa w 88. minucie spotkania. Po prawej ręce tym razem Pawła Steinborsa. 2, 4, 6, 8 piłkarzy Legii w naszym polu karnym. Tylko Stolarski asekuruje i Borus na środku własnej połowy przygląda się temu, co się dzieje w polu karnym. Miagi. Mladenowicz na głowę do Kante. Kante głową pilnowany dobrze przez Iwana Runię. Nie ma nawet rzutu rożnego. Kante zmęczony. Kante nawet już nie ma siły się złościć. A Paweł Steinborst spokojnie. Powiedziałbym z brytyjską flegmą. Nie wiem, czy na przykład bałtyckie narody. 10,5 minuty do 22. Łączymy się ponownie z Jerzym Kułakowskim. 90 minuta spotkania, rzut wolny do Legii Warszawa. Problemy techniczne mamy tutaj z połączeniem ze stadionu, ale jeszcze ciągle walczymy o ten dobry wynik. Puste kratuje teraz Jagiellonię, Białystok albo Steinborst po strzale Tomasza Pekharta, ale szwedzka zmarnowana przez graczy z Warszawy. Jeszcze piłka w polu karnym, jeszcze groźnie. Legia wpycha nas dosłownie całym zespołem w nasze pole karne, ale
ale próbujemy się odgryzać. Jeszcze wybijemy, jeszcze jest piłka wybita. Jakiegoś karnego chyba tam domagają się kibice warszawskiej Legii. 8 minut doliczył sędzia w tej drugiej połowie do zakończenia tego spotkania, więc jeszcze 8 minut trzeba wytrzymać tutaj na mur Legii Warszawa, ale Jagiellonia ma kontrę i faul na środku boiska na Podkiszynu. Nie, nie ma faulu. Legia Warszawa w kontrataku. Michał Karbownik z prawej strony pola karnego. Karbownik zablokowany, ale piłka wraca do niego. Jest kantę, ciasno, wybijamy na środek boiska, bronimy się rozpaczliwie. Legia zbiera. Stolarski bija piłkę w pole karne. Pekharta przy nim, Kadlec, piłka za linię końcową boiska, a więc aut bramkowy dla drużyny Białego Stoku. I Jagiellonia musi się jeszcze przez kilka minut bronić, bo czas doliczony. Taliutki czas płynie, ale to aż 8 minut, tak więc chyba będziemy tutaj grać no jeszcze 7 co najmniej. Jagiellończycy odbili kolejny atak. Jagiellonia po raz kolejny obroniła się, chociaż kotłowało się tam niesamowicie w polu karnym. Chociaż było bardzo groźnie. Po strzale Pekharta z bliska, albo słupek, albo Steindors kapitalnie obronił przy lewym słupku. Nie dostrzegłem tego za bardzo. Steindors teraz wybija piłkę daleko na połowę przeciwników. Tutaj Bida, atakowany przez rywala. Sędzia puszcza grę. Już właściwie nie przerywa akcji ani jednej, ani drugiej drużyny. Żadnych fauli nie ma. Teraz znowu Jagiellonia, ale nie. Jagiellonia jednak fauluje zdaniem pana sędziego Bartosza Frankowskiego i sędzia pokazuje, że jest rzut wolny, należy się ten rzut wolny Legii Warszawa. Od prawej strony boiska Stolarski zagrał do Jędrzejczyka na środek. Jędrzejczyk w lewo do Mladenowicza. Mladenowicz czeka, komu by tu zagrać i stawia tę piłkę do tyłu, znowu gra do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Reniego. Reni pokazuje, że będzie grał piłkę w pole karne, daleko na swoich napastników. Tam był obrońca Jagiellonii i jest aut przy róg. Jest aut, ale dla Jagiellonii Białystok okazuje się, że któryś z graczy Legii piłkę dotykał jako ostatni, a więc Jagiellonia jeszcze walczy w defensywie, ale ma teraz piłkę. Znowu będą Legioniści nas naciskali przy naszym polu karnym. Podaje nam Pekhart piłkę, żebyśmy rozpoczęli to rzutem z autu. Przypomnę, sędzia aż 8 minut w tym spotkaniu doliczył. Ze dwie może już upłynęły, może trzy i jeszcze jeden aut dla Jagiellonii Białystok. Jeszcze jedna sytuacja, w której będą nas Legioniści naciskali całą drużyną na naszej połowie. Jagiellonia cały czas na własnej połowie się broni i oddaje piłkę rywalem. Mladenowicz, Jędrzejczyk na środkową linię do Reniego. Reni do Karbownika, Karbownik do Lukiniasa. Lukinias atakowany przez Kadleca. Sędzia pokazuje, że był rzut wolny, że był faul, że należy się rzut wolny Legii Warszawa. I Legia szybko z rzutu wolnego już nawet nie kombinuje za bardzo tam, jak tam rozgrywać. Po prostu Mladenowicz piłkę ustawia i będzie za chwilę chciał ją sobie posłać w pole karne tak, żeby któryś z jego kolegów z drużyny doskoczyli, dołożyli głowę, rękę, nogę po szlaki. Bóg wie co, żeby tylko wpadł do bramki Jagiellonii na Reni. Ta jaka determinacja pełna w grze, pełna zaangażowanie w obronę. Rzut wolny. Jest piłka na nodze Mladenowicza. Piłka w pole karne. Wybijemy. Tak jest, na środek połowy, a własnej, ale jednak wybiliśmy. Mladenowicz do Stolarskiego, nawet ten na linii środkowej. Stolarski rozciąga grę teraz do Rosołka, przy nim Bida. Jakby piłka Bidę, ale do Reniego. Reni faulowany, jeszcze jeden rzut wolny dla drużyny z Warszawy. I piłka w polu karnym, nie był tam Kante. I leży, nie może uwierzyć, że nie trafił. Nie, to nie Kante, to domaga Antolisz po zagraniu z rzutu wolnego. I kolejna akcja Jagiellonii wybroniona. Kolejna akcja Legii wybroniona przez naszych obrońców. Państwo słyszą. Kibice gwizdu coraz głośniej, bo Paweł Steindors te sekundy zamienia w minuty, a minuty przybliżają nas do sukcesu, do wygrania w Warszawie z Legią. 2-1, ten wynik ciągle korzystny dla Jagiellonii Białystok, choć wisi na włosku, choć Legia atakuje zaciekle, choć Legia nie odpuszcza ani na sekundę, ale wreszcie troszkę oddaliśmy grę własnej bramki. Niestety Steindors walcz. I za chwilę Legia wróci z piłką na te pole karne. I za chwilę znowu Legia będzie wrzucać piłkę w szesnastkę, bo tam już nie ma na co czekać. Jędrzejczyk rozkłada ręce. Jest dalekie podanie w szesnastkę do Kante. Kante piłkę zgarnia chyba ręką. Tak jest. Rzut wolny pośredni dla Jagiellonii Białystok. Jaga będzie miała okazję, żeby tutaj sobie zagrać jeszcze raz jedną sytuację i ją sobie może jakoś sympatycznie wyprowadzić na połowę drużyny z Warszawy i może jeszcze sprawić psikusa, może jeszcze zdobyć trzecią bramkę, zamknąć to spotkanie, ale na razie myślimy o obronie wyniku i znowu Jagiellonia zwalnia, a sędzia pokazuje, że on to doliczy, że Steindl z Augustynem nie mają co
tutaj świrować Mawiana, że tak powiem, z tym przedłużaniem wybijania piłki, wznawiania gry. No i tak sędzia patrzy na zegarek. 8 doliczonych, tych 8 może się zrobić i 10, jak piłkarze z Białegostoku będą przesadzać. Ale teraz Jaga pod polem karnym przeciwnika. Nie za długo. Rywale wybijają, ale Augustyn też wybija na ich połowę. Remis znowu na środek do Pospisila. Teraz dobrze odetchnęliśmy, odetchnęliśmy rywali od naszej połowy i walczymy przed polem karnym. Faul na piłkarzu z Białegostoku. Sędzia nie gwiżdże. Teraz gwiżdże. Rzut wolny, ale nie. Był spalony dla spalony nasz zawodnik Szymon Sobczak i Legia rozpoczyna kolejną akcję. Ileż to tych minut jeszcze doliczonych zostało? Jedna, dwie, no góra trzy. Jagiellonia próbuje przerwać akcję na środku boiska Antolicia, ale Antolic się uwolnił. Chyba do opieki Pospisila, pole do Mladenowicza, przy nim Kadlec. Dobra interwencja Kadleca w obronie. Out, tylko out dla Legii Warszawa i Legia do Karbownika. Mladenowicz. Karbownik przez boiska przed pole karne do Stolarskiego. Stolarski do tyłu, do Antolicza. Antolic będzie szukał wrzutki w pole karne. Nie, podaje krótko do Karbownika. Karbownik niedokładnie do Ukiniasa, przykrył, żeby nie faulował, tylko Mladenowicza nie faulował. Walka o piłkę i out dla Jagiellonii. I kolejna akcja obroniona. I jeszcze jedno zagranie legionistów zatrzymane na naszej połowie. I sędzia spogląda już w tej chwili na zegarek. I sędzia już myśli o tym, żeby mecz zakończyć. Ale jeszcze tego nie robi. Jeszcze ile z tamtych sekund zostało, nie włączyłem stopera na doliczony czas, więc dokładnie nie wiem ile tego czasu, z 8 minut doliczonych jeszcze pozostało, naprawdę niewiele, naprawdę niewiele, nie tyle, żeby przegrać to spotkanie, wygrać, doprowadzić ten korzystny dla nas wynik do końca, nie stracić gola w ostatniej sekundzie, w ostatnich dosłownie o fragmentach tego meczu, wybić jeszcze jedną, drugą piłkę, może sędzia zakończy i dobrze, przykryl zaatakował nogi, piłką oczywiście nogi Jędrzejczyka, Jędrzejczyk piłkę gra w aut i Legia jakby troszkę zwątpiła, Legia jakby troszkę odpuściła, cofnęła się kilkoma zawodnikami na środkową linię, a Jagiellonia z połowy własnej połowy, tym razem Kadlec próbuje tutaj zaoszczędzić kilka cennych sekund, oddajmy to, wywalmy to, byle dalej. Ale zabrali nam tę piłkę na naszej połowie. Kante, głęboko cofnięty znowu. Jeszcze jedna akcja drużyny z Białegostoku. I jeszcze Stolarski próbuje. I jeszcze Jagiellonia w opałach do linii końcowej, ale chyba Kadec wygra pojedynek z dwoma golem Antolicem. Antolic przy piłce, ale nie ma jak dośrodkować. Pilnuje go Kadec, jest piłka w pole karne. Taras Romańczuk wystrzelił w aut. I spokojnie stoimy. Sędzia znowu spojrzał na zegarek. Artur Jędrzejczyk. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Z prawej strony Paweł Steindorf troskuje za szesnastkę. Jest Bida, czy nie? Jest Rosołek. I zagrał chyba na nogę do Bidy. Bida po nodze rywala. Piłka w aut dla Jagiellonii do Łystoka, więc obronimy się. Chyba się obronimy. Na telebimach twarz Bogdana Zająca. Nad wyraz spokojnie wygląda tutaj trener drużyny z Białegostoku. Ten czas doliczony 8 minut. To musi być już po wszystkim. To musi być za chwilę koniec. Bronwar Bronwarson, jak tylko wyrzuci piłkę z autu, chyba sędzia zakończy mecz. Jeszcze jesteśmy na połowie rywali. Bida walczy z przeciwnikiem. Koniec! Jagiellonia wygrała w Warszawie z Legią 2-1.